Szanowni Państwo, jest już po godzinie 12, rozpoczniemy nasze spotkanie. Witam Państwa, ja nazywam się Krzysztof Kisiel, mam przyjemność poprowadzić tą naszą dzisiejszą dyskusję. I na początku oddaję głos pomysłodawcy dzisiejszego spotkania, burmistrzowi pieniężna, panu Kazimierzowi Kiego. Chciałem serdecznie wszystkich przywitać, podziękować za obecność. Za obecność przedstawicieli pana wojewody, pana marszałka, dyrekcji lasów państwowych z Olsztyna, za obecność wszystkich samorządowców, za tą solidarność, bo wspólna, myślę, temat jest wspólny, wspólna sprawa i tylko jeżeli będziemy mówili razem, jednym głosem w problemie, w tym, jak zresztą w innych problemach, ten głos, mam nadzieję, będzie słyszany. A więc witam wszystkich samorządowców, witam też przedstawicieli naszych rolników, którzy są też wyrazem, czy ich głos, można będzie, jeżeli będzie w dyskusji, jeżeli będzie padał, to na pewno będzie też głosem wszystkich rolników, jacy są w naszym województwie. A zatem, jeżeli można, poprosiłbym do stołu. Wszyscy jesteśmy razem. Spotkanie równie dobrze w każdej innej gminie mogłoby się odbyć. Ja z kolei zainspirowałem się rozmową z moim chociażby najbliższym sąsiadem, Stasiem Kubielem, którego wszyscy na pewno tutaj obecni, czy większość zna. Po uzgodnieniu z panem starostą, również panem Leszkiem Dziągiem, jak i wszystkimi samorządowcami z terenu powiatu brajnieńskiego, po konsultacjach z przedstawicielami samorządów, z burmistrzami, wójtami z innych powiatów, zdecydowałem się poprosić o to dzisiejsze spotkanie. Bo jeszcze raz podkreślam, problem wspólny i nie damy rady go sami udźwignić, przynajmniej ja. W naszej gminie nie daje rady go dźwignąć. Ludzie są odcięci dosłownie komunikacyjnie od reszty gminy, można powiedzieć ogólnie od reszty świata, zamknięci, a pomoc im jest często potrzebna. Tam są również osoby, które wymagają często opieki medycznej. Jest zagrożenie życia, zdrowia, bo jeżeli pogotowie nie dojeżdża, jeżeli nie dojeżdża straż pożarna, rzeźnie, zostaje jedynie helikopter, który też nie zawsze ma gdzie wylądować. To są problemy. Tam też mieszkają osoby, które jeżdżą na dializy. Tam też żyją ludzie, a przez to, że drogi nasze są takie, jakie są i to się cyklicznie powtarza, a ten rok jest szczególny. Ten rok jest szczególny, dlatego że jak wiemy, półtora roku pada deszcz, co najmniej półtora roku i teraz, jeżeli nie ma mrozu, to znowu zaczyna coś tam padać, więc problem nawarstwia się. A zatem te drogi, które kiedyś jeszcze było tak, że wiosną odwilż puściła, ta droga obeschła, to w tej chwili na drogach, które mamy, jest tak, że nawet przez lata nawozimy na drogi jakiś materiał i tworzy się ta warstwa, gruba struktura jakaś jezdna, nośna, można tak powiedzieć. To w tej chwili ta struktura została wymieszana na nowo z błotem, z gliną i mamy dalej wielki, potężny problem. A więc, żeby nie przedłużać, poproszę do stołu prezydialnego przedstawiciela wojewody, pana Krzysiu, proszę. To może zrobimy tak. Krzysiu, ty będziesz dalej prowadził, to jest nasz prawnik. Tak, również sołtys, również osoba medialna, która występuje w Radiu Olsztyn często. Także zawodowy prawnik dodam. Także z pewnością dalej świetnie to poprowadzi. Ja pozwolę. Dobrze, to poprosimy teraz gości do stołu prezydialnego. Tutaj będzie mikrofon i możliwość takiego aktywniejszego brania udziału w dyskusji. Poprosimy pana Marcina Domiana, doradcę wojewody warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy. Dziękujemy za obecność. Dziękujemy za obecność. Wiemy, że jest z nami także przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy. Dziękujemy za obecność. Poprosimy przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Olsztyna. Zapraszamy.
Dwóch przedstawicieli. Dobrze, to będzie silny głos Lasów Państwowych w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszamy komendanta Komendy Powiatowej Policji Braniewa, a także komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Poprosimy także z pana starostę Branickiego, pana Leszka Dziąga. Ja po stronie interesantów. Po stronie interesantów, dobrze. Dobrze, już mamy tutaj dyskutantów za stołem prezydialnym. Ja jeszcze na chwilę oddam ponownie głos panu burmistrzowi. Więc żeby tematu nie przedłużać, żeby nie iść szybciutko dalej do przodu, konkretyzować, żeby nie zanudzić. Więc moi drodzy, poprosiłem o to wspólne spotkanie. Nie chcę, żeby na tym zebraniu ktokolwiek, kogokolwiek obwiniał, bo problem jest wspólny. Wiemy wszyscy, poniekąd przyczyniamy się do tego stanu dróg, jaki jest, wszyscy korzystamy. Problem powstał niejako, czy wynikiem jest rozdźwięk środków, jakie poszły, duże środki, jakie poszły na wsparcie chociażby rolnictwa, ciężki sprzęt, jaki jeździ po tych drogach, a zatem cieszymy się, że rolnicy mieli na przykład duże wsparcie, ale nie poszły adekwatne środki na drogi, na budowę dróg. Owszem, muszę zacząć od siebie też, bo my jako gminy mieliśmy inne priorytety. Priorytetem myśmy szli w tym kierunku, gdzie były duże dofinansowania 60-70-80%, a na drogi do tej pory nie mieliśmy żadnego dofinansowania, no żadnego, powiedzmy drobne kwoty z Funduszu Ochrony Gruntów. To były kwoty w proporcji 50-50, udział własny, ale kwoty gdzieś do rzędu góra do 100 tysięcy. Więc to dla nas było żadne wsparcie, a realizowaliśmy takie zadania jak wodociągi, jak kanalizacja, jak inne zadania, chociażby ten piękny obiekt szkolny, który jest warunkiem niejako, żebyśmy mogli reorganizować oświatę na naszym terenie, na którą wydajemy połowę dochodów własnych. To jest też bardzo ważne zadanie po to, żebyśmy mogli mieć pieniądze na inne zadania. A zatem jeszcze przyczyniają się do złego stanu dróg również ciężki sprzęt leśny, bo też przyczynia się, wywozi. Rozumiemy, że muszą wywieźć. My nie chcemy się okupywać, bo nie wrzeć w tym, żeby postawić znaki, ograniczenia tonażu, ograniczenia prędkości, ale musimy razem ten temat też, musimy to też widzieć, musimy razem współpracować w tym kierunku, aby możliwość była również zaangażowania środków, jakie mają lasy na te nasze drogi. I tu jest też ta bariera. Sprzęt zaopatrzenia rolniczego. Przykładowo jeden rolnik ma podpisaną umowę z jedną mleczarnią, drugi z drugim, trzeci z trzecią i powiedzmy po jednej drodze często jest tak, że mleczarka kilkakrotnie jeździ, a to nie jedzie 5 ton, nie jedzie 10, ale często jedzie 20-40 ton. Jeżeli rolnicy będą chcieli mówić, będzie czas na głos również. A zatem problem jest złożony i wspólny. I dlatego chciałbym, jeszcze raz podkreślam, nie chcę, żeby ktokolwiek obwiniał, aby pracować wspólne cele, wspólne prośby, petycje, wspólne rozwiązania, które moglibyśmy przedstawić premierowi, marszałkowi Sejmu, ministrowi infrastruktury. Wstępny projekt petycji jest przygotowany, będzie każdy z Państwa też otrzymał. Oczywiście można to modyfikować, jest na bieżąco, korekty możemy wnosić i myślę, dobrze by było, żebyśmy dzisiejsze spotkanie zakończyli właśnie wspólnie wypracowaną petycją. I żeby nie przedłużać tematu dalej, poproszę... To poprosimy o zabranie głosu przedstawiciela wojewody województwa mazowieckiego, doradcę pana Marcina Domiana. Szanowny panie burmistrzu, wszyscy szanowni państwo, państwo samorządowcy, przede wszystkim rolnicy.
przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawicieli służb mundurowych. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie, za zorganizowanie dzisiejszego spotkania dotyczącego bardzo ważnego problemu w naszym województwie, w którym borykamy się od wielu lat, dotyczących stanu dróg gruntowych. Przede wszystkim chciałbym na początku wspomnieć o istotnej wiadomości, o której Państwo zapewne wiecie doskonale. Premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu zdecydował o przekazaniu największej jak do tej pory kwoty w stosunku do lat poprzednich z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej o przekazaniu 500 milionów złotych dla całego kraju. W skali całego kraju to będzie dofinansowanie największe od wielu lat w wysokości 1 300 000 000 złotych. Do naszego województwa trafi 30 milionów złotych i już teraz mogę Państwu zapewnić, że dzisiaj wojewoda ogłosił nabór i ten nabór będzie prowadzony do 15 kwietnia. Mam nadzieję, że chociaż w części będzie ta możliwa poprawa stanu dróg gminnych, powiatowych, bo jest to niezmiernie ważne. Dzisiaj zajmujemy się też tym problemem dróg nieutwardzonych. Mam nadzieję, że uda się wypracować. Na pewno pan wojewoda będzie apelował do pana premiera, żeby znaleźć systemowe rozwiązania. I bardzo się cieszę, że państwo tutaj dzisiaj jesteście i podejmujecie ten temat, bo doskonale wiemy, że stan dróg w naszym województwie jest taki, jaki jest i to doskonale wiemy, że ta sytuacja wymaga poprawy natychmiastowego działania, współpracy wielu instytucji. I mam nadzieję, że dzisiaj pewne ramy, pewne rozwiązania zostaną zaprezentowane. Na pewno rząd polski wychodzi naprzeciw. Tak? Myślę, że sam fakt uruchomienia tych dodatkowych 30 milionów złotych w tym roku, a przypomnę, że już w ramach innego programu budowy dróg gminnych i powiatowej infrastruktury drogowej do państwa właśnie trafiło 48 milionów złotych w tym roku, więc to jest blisko 80 milionów złotych. 17, tak. Ale już w 2018 około 48 milionów również trafi. Więc to jest blisko prawie 80 milionów złotych. Myślę, że tych potrzeb jest o wiele więcej i podejrzewam, że ta dotacja przekazana przez pana premiera z tego nowego programu w kwocie 500 milionów złotych spokojnie mogła zostać zagospodarowana przez nasze województwo, ale to wymaga pewnego czasu, pewnych rozwiązań, więc odpowiednio akurat tu staramy się państwa wspierać, wychodzić na po prostu też jakby naprzeciw państwa oczekiwaniom. Stąd też jeszcze raz dziękuję panie burmistrzu za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że uda się wspólnie, we współpracy wielu instytucji samorządowych i rządowych wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękujemy bardzo. Teraz o takie wstępne słowo poprosimy przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry. Wiktor Wójcik. Reprezentuję pana marszałka Gustawa Marka Brzesina, który prosimy o to, żeby reprezentować jego, ponieważ sam jest w innych ważnych sprawach w tej chwili w Brukseli. Oczywiście moja rola jest tutaj troszeczkę inna niż pana wojewody, czy rola marszałka, bo generalnie jesteśmy też samorządem, który również boryka się, tak jak państwo, z tymi samymi problemami, czyli podstawowy problem, który czy to przy drogach gminnych, czy przy drogach powiatowych, to jest po prostu wkład własny do budowy dróg, w naszym przypadku dróg wojewódzkich. Są to potężne środki. Rozumiem, że również wy się borykacie z tymi samymi tematami typu przetarg, który ogłaszamy po raz pierwszy, po raz drugi i nie znajdujemy wykonawcy, ponieważ ceny tak strasznie poszybowały w ostatnim czasie w górę. Oczywiście nie jest to powód do tego, żeby zaprzestawać. Przypomnę, w poprzedniej perspektywie finansowej samorząd województwa zainwestował w
drogi wojewódzkie ponad miliard złotych. W tej perspektywie jest to mniejsza kwota, bo około 500 milionów i te inwestycje są realizowane. Dużo z tych inwestycji, czy w tej perspektywie to właściwie najwięcej na tym obszarze, na którym się znajdujemy. Bo na terenie powiatu Braniewskiego, Bartoszyckiego będzie już w najbliższym czasie zainwestowane w drogi 504, 507, 512, ponad 300 milionów złotych łącznie. Mam nadzieję, że te przetargi, które już niektóre ogłosiliśmy, pozwolą oczywiście nam to zrealizować. Współpracujemy z Wami, bo również zapraszamy Was do tej współpracy również finansowej, bo zetknęliśmy się po prostu z barierą taką, że dzisiaj wykonawca łatwiej mu jest wypowiedzieć umowę i zapłacić kary umowne, niż realizować inwestycje, które zawarł na jeszcze powiedzmy poprzednich cenach. Słyszymy, wycofuje się jedna z dużych firm Skanska, całkowicie wycofuje się z realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oby nie wycofali się z tych kontraktów, które są zawarte, ale też to może być jeszcze z nimi różne. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, które było wspomniane przez pana burmistrza, rocznie przeznacza na drogi lokalne kwoty, które pochodzą z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dawniej. Fundusz został likwidowany, natomiast wpływy są, bo oczywiście w dalszym ciągu te grunty są przeznaczane na cele publiczne. W tym roku również taki podział nastąpił i chcę Państwa przy tej okazji poinformować, bo będzie to oficjalnie dopiero po wtorkowej sesji, kiedy będzie uchwalony budżet na tą część, że wszystkie wnioski, które zostały przez Państwa złożone, uzyskają takowe dofinansowanie na te wskazane drogi w Waszych wnioskach. On pojedynczy, bo niektóre gminy złożyły po dwa, to pojedynczy, także że bez takiego powielania. Wysokości, no to zarząd uchwałę podejmie, ale to są kwoty, panie pośle, gdzieś mniejsze niż w ubiegłym roku, ale dlatego, żeby dla wszystkich, czyli 50 tysięcy, tak żeby każdy z panów wójtów, burmistrzów, miał ten wkład na początek. Być może trzeba skrócić będzie tą drogę, być może podzielić ją na etapy. Ja zachęcam zresztą do takiego dzielenia na etapy, bo zawsze później to wygląda nawet po gospodarstwie, jak się coś zaczęło, trzeba kontynuować. I wiem, że i sołtysi, i mieszkańcy wtedy nie odpuszczą i trzeba ten temat realizować. Wcześniej rzeczywiście były to większe kwoty, ale proszę Państwa, jako województwo znowu zostaliśmy potraktowani kilka lat temu. No, Janosikowe, które tak potocznie nazywane, no, było ważnym elementem, bo myśmy wtedy rzeczywiście na te drogi mogli więcej przeznaczać i te kwoty były wyższe, bo rzeczywiście było około 100 tysięcy. Przypomnę, był czas, że również i bogate włączaliśmy w to. Natomiast bogate województwa i mocniejsze chyba warszawsko, krótko tak nazwę, spowodowały, że to Janosikowe przestało obejmować nasze województwo i teraz zostajemy tylko na tych dochodach własnych. Co oczywiście wiemy nie tylko w tej dziedzinie, że nie jesteśmy tutaj potentatem. Co do tych środków, które są przeznaczane na to przypomnieć jeszcze, że fundusz PROW, tak, czyli z PROW-u Państwo również korzystaliście i też pewnie nie za duże są to pieniądze, bo też tam potrzebny był wkład własny, tak, na poziomie 30%. Natomiast tych środków finansowych było ponad 100 milionów wydatkowanych z PROW-u. Chcę powiedzieć, że jeszcze w tej chwili jest końcówka, bo nie wszystkie samorządy wykorzystały czy zrezygnowały i jeszcze jest około 30 milionów i ten konkurs w dalszym ciągu trwa. Można składać jeszcze wnioski do samorządu województwa o dodatkowe drogi. Pan przedstawiciel wojewody oczywiście o tym programie mógł wspomnieć. Cieszymy się, że jest to kolejny taki element, który pozwoli właśnie wydatkować te środki na drogi lokalne. Natomiast oczywiście te 30 milionów no to jest taka kropla morzu potrzeb. Skłaniamy się ku temu, żeby wspólnie z Państwem lobbować za programami, które pozwolą nam budować drogi lokalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś takie wstępne słowo z naszych gości usadzonych za stołem prezydialnym chciał wydać? Stary, czy mogę siedzieć? Jak pan uważa? Witam wszystkich Państwa jako i po prostu tu przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Morskich. Nie może rządę, bo mamy trochę cyf, a do stołu daleko. W związku z tym chciałbym powiedzieć taką rzecz, że jako lasy tutaj RDLP Olsztyn mamy
na ten rok przewidziane na nakłady, remonty i utrzymanie dróg ponad 22 miliony. Ale mówimy o całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. A jakbyśmy Państwo wzięli ten właśnie teren, co tutaj dzisiaj omawiamy, to będę tylko frylę, bo nie składają, to gdzieś koło 7 milionów złotych. I tak byśmy mogli powiedzieć, że na leśnictwo Bartoszyce koło miliona, mówiąc górowo prawie 4 miliony, Młynary prawie milion, Orleta 400 tysięcy, no najmniej Wichrowo tutaj też pana liczy jest 60 tysięcy i Zaporowo 650 tysięcy złotych. To są te właśnie rzeczy. Tylko proszę Państwa, trzeba też wiedzieć jedną rzecz, żebyśmy to też mówili. W lasach państwowych w tej chwili też jest jedna rzecz. Jak się weźmie przychody do kosztów, a wiecie, że praca wszędzie wzrosła, jak tutaj Pan mówił, że są 3-4 przetargi na pracę czy usługi leśne i w związku z tym w tej prostu chwili mamy taką rzecz, że praktycznie przychody do prostu kosztów, czyli ten, jak mówiąc, co nam pozostaje, to jest 3%. 3% to jest nic, a jeżeli się weźmie, jako dajemy, jako lasy, mówiąc dla Państwa, to i dajemy tak, podatek leśny 18 milionów złotych, proszę Państwa. Dajemy prawie za praktycznie, za sprzedaż drewna od razu 2% co miesiąc Pan nadeszli, czy każdy liczy do prostu tego. Też jest prawie milion złotych. I to już nie skutkuje i teraz podatek weźmy i weźmy te wszystkie rzeczy, to wychodzi ponad 20 milionów złotych. I chciałbym teraz powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i w Olsztynie złożyliśmy do Dyrekcji Generalnej, to nie jest przydzielone, bo plany jeszcze są niezatwierdzone, tak samo z Funduszu Leśnego nie są zatwierdzone rzeczy. Mamy, można powiedzieć, 11 inwestycji, w tym właśnie i w Bartoszycach, i w Iławie, w Lisbarku, w Trojęce, popatrzmy gdzie jesteśmy, w Dobrocinie, no i w Górowie, tutaj w Dziedzicie Strychowie, które są, jak to mówiąc, planowane jako przedsięwzięcia do realizacji w roku 2018. Ale proszę Państwa, trzeba wiedzieć też jeszcze jedną rzecz, bo tutaj i mówimy o innych rzeczach. Lasy w tym roku 17 były w Borach Tucholskich Duża Klęska. Tam dyrektor generalny, obecny, rozmawiałem z nim nawet 2 godziny niedawno, musi tam wydatkować środki. Tam trzeba tysiące hektarów odnowić. Trzeba zrobić setki kilometrów dróg. Tam nawet na płyty robią, bo ja tam nadbyłem, płyty kładą i to wszystko robią. Czyli wydatkowanie środków finansowych. Nie tylko trzeba uprzątnąć, posadzić nowe sadzonki, trzeba je pielęgnować. To samo, no niestety, dotyczy Puszczy Knyżyńskiej, bo tam prawie 700 tysięcy wywaliło w cudzysłowie drewna, ale trzeba to posprzątać i wydatkować środki. I Puszczy Białowieskie, co Państwo wiecie, myślicie, do Puszczy rocznie, jako lasy państwowe, dokładamy około 30 milionów. I te wszystkie bajki, że tam zarabiamy pieniądze, troszeczkę duże, jak to mówiąc, na Puszczy Białowieskiej, to jest to rzecz. Jeszcze następna sprawa, że wiele regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Polsce jest deficytowe. Czyli, że te 3%, co my mamy jakiegoś tam plusu, to jeszcze i musimy się podzielić z innymi RDLP, bo 3 Warszawa, 3 inne RDLP, no muszą dostać pieniądze tego funduszu ogólnego. Czyli pokazuję Państwu, bo czasami jest taki mit, że lasy, że nadleśnictwa to mają tyle pieniędzy, prawda, tam tylko zadzwonić, zapukać, tego mówią i już tam tego trzosem kasą sypać. To przedstawiłem te wszystkie liczby, co mówi się jako ten właśnie teren, jako RDLP Olsztyn. Także to tak by wyglądało, tu jesteśmy, jak to się mówi, ten plan chyba nam uda się utrzymać, ja mówię o tych, mówiłem, że tych 7 milionach dla nadleśnictw, bo jeszcze ten plan jest, mówiąc, no nie klepnięty, jako nie jest dokładnie jej podpisany, ale mamy już takie różne rozmowy, że on zostanie zatwierdzony w tej właśnie rzeczy jakaś. No i jest taka prawda, że my jako lasy wiemy, że no, drogi trzeba. I też wiemy jedną rzecz, że dzisiaj są samochody wysokotonażowe. Też to wiemy. Tylko też wiemy, że te wszyscy, co mają samochody ciężarowe, wysokotonażowe, też do nas mówią, że panie, my
i płacimy gdzie? Raz w starostwie, czy po prostu w gminie płacimy za ten samochód ciężarowy. Drugi raz, później jeszcze raz, trzeci raz akcyzie za prosto paliwo. I mówią też, no, takie są rzeczy, że każdy by tych dróg chciał, tylko jeszcze jedna rzecz, gdzieś to trzeba jeszcze mieć środki finansowe. I dlatego to pokazuję wam na prosto cyfrach i mówię, jakie na pewno będą przedsięwzięcia przez lasy jako priorytetowe robione. No i taka jest prosto ta rzecz, no taka tytułem wstępu. Jeżeli można, panie dyrektorze, na chwilę, pan dyrektor bardzo dobrze się przygotował i ustawił się niejako na obronę. A gdyby niejako o obronę chodzi, ale wiemy, jest stan taki i słyszymy, lasy mają pewne środki na drogi. Jak można skorzystać tam, gdzie jeździcie po naszych drogach, gdzie lasy jeżdżą? Bo jakkolwiek jest przewoźnik, lasy często mówią, my sprzedajemy drzewo roku lasy. Okej, prawda? Wywozi to, tam psuje drogi, to jest przewoźnik. Ale przecież ten przewoźnik to działa na zlecenie, prawda? Dlatego jak gdyby nie chcę dociekać, kto co, jak mówię, gdzie jest winny, tylko jak szukać, jak uruchomić środki wasze na te drogi, które również są naszymi drogami, po których wy musicie jeździć. O to bardziej, jak gdyby cel taki tego, jak gdyby był, prawda? Jeżeli pan będzie mógł się do tego krótko odnieść, to fajnie, jeżeli nie, to w toku dyskusji, tak? Ja to mogę się odnieść. Znaczy, tutaj, przepraszam bardzo, drugi mikrofon. Tutaj jest prosto ta jedna rzecz. Pokazaliśmy, prawda, wręcz środkami finansowymi, jakie w tym roku będziemy mieli dysponować. Powiedziałem też o tych, jak to mówiąc, 11 inwestycjach z funduszu leśnego, które leżą w Warszawie. To są środki, to są, jak to mówią, przedsięwzięcia wspólne. To są to, co mówimy. Znaczy, nie tylko, że no, dyrektor generalny musi te przedsięwzięcia mówiące, no, co niektóre dać. Tylko ja powiedziałem, że na ziemi dzisiejszych chętnych mam mnóstwo. To, co powiedziałem, gdzie te wszystkie klęski są, że tam musi skierować bez względu na to, czy chce, czy nie, środki, duże środki finansowe lasu, prawda? Czyli, no, państwo i widzieli rynek, inne rzeczy, no, trzeba tam wsadzić kupę pieniędzy, czy puszczał te właśnie Wiem Krzyżyński. I to wszystko jest, co od nas, jako od jej dyrekcji zależało, czy tego, to wszystko jest w dyrekcji Warszawy. Tak, czyli to nie ma tak, że myśmy coś tutaj... Tego. Tu jest jedna rzecz, że są, ale no, nie ten teren. Daję przykład, no, znaczy Ostrogęki daje, prawda? Została już tylko jedna droga do zrobienia między nadleśnictwem a znaczy samorządem powiatowym. I daję przykład, że nadleśnictwo daje 20%, resztę starosta daje i to idzie ostatnią drogę majorową. I niedawno na otwarciu jednej drogi, czyli jak to się mówi, no da to radę tego. Także tutaj nie wiem, dalej, jeszcze jedna rzecz. Przecież w tamtym roku, jak nikt w Polsce, pani burmistrz, jak nikt w Polsce, nie ma takiego drugiego numeru, jak załatwiliśmy z tamtym dyrektorem te 1 500 000. Nie ma. Załatwiliśmy ekstra pismem, zarządzeniem dyrektora i zrobiliśmy drogę ekstra z naszych środków, czyli z naszych tych właśnie środków obrotowych. I dopiero i zrobiliśmy to ekstra. Jeden tylko taka rzecz jest spora. Ja wiem, że i obrażając na waszym terenie, na Sępopolu, jak mówię, jest potrzeba dużo. Ja je pokazywałem przy wojewodzie Chojewski, wtedy panu dyrektorowi generalnemu Tomaszewskiemu, pokazywałem większych szansów, pokazywałem cała północ jest to rzeczą, która jest i Zaborowo, jest i Górowo, jest i Srokowo. Tutaj to wszyscy panowie siedzą, to właśnie, brzydko powiem, tu są najgorsze drogi. I tutaj nie obrażając też nie tylko lasy, ale też ja myślę, że jak tutaj pan przewodniczący wojewody, pan przewodniczący marszałka powiedział, tutaj też powinno być też wspólne jakieś no, dojście przez pana ministra środowiska, też przez pana dyrektora generalnego, wspólnie z wojewodą, z wicewojewodą, bo wiem, że no, dobrze z ministrem no, się znają, tak bardzo dyplomatycznie. Czyli można wszystko pomóc, prawda, sobie. To, co pan mówi, że pomóc, prawda, bo nie zawsze pisma pomogą, nie zawsze to, ale można pokazać te drogi, ten problem w tym właśnie terenie, nie?
No bo mówię, jak zajechałem na te drogi do Ostrołęki, nie obrażając nikogo, Wykórka, z panem naczelnikiem byliśmy, to tam naprawdę przyleciał i równiarko do drogą, w jedną drogą na tym piasku, tak powiedzieć, i wystarczyło. Ale oni zrobią wszystko, ostatnią drogę robią asfalt, ekstra. No, no jak oni robią, 80% czy nawet więcej dają swoich środków, a nas proszą jakieś tam 10% czy 15%, to nam też liczy już ostatnią drogę zrobi w tym roku i będzie, jak to się mówi, gra. Taka prawda. A tutaj nawet jak się jedzie, to widać, że to właśnie jaka jest jeszcze rzecz. Tu grunty są ciężkie, tutaj się nie nasypie piasku byle jakiego. Tu trzeba zrobić dobrą drogę, dać dobry budżet, dać dobre żwiry. Nie wiem, bo jako lasy, myśmy znowu jako pierwsi zrobili, już pozałatwiana jest sprawa drygał, a teraz chcemy zrobić trzy takie jeszcze dziurownie swoje. Mówię o Lasach Państwowych, w Rągowie, w Dobrocinie i trzecia w Dwukołach. I to rozmawialiśmy i będziemy, takie spotkanie będzie w dyrekcji generalnej, chcemy jako lasy zrobić te dziurownie i wtedy byłoby, że byśmy mogli spożytkować na nasze potrzeby. Tu jest dobra wola i dobra i współpraca z samorządem, z panem wojewodą, prawda, bo te rzeczy, czyli no, czym można powiedzieć, zrobienie z gruntu tak na prosty rozmów żwirowni wymaga odpowiednich procedur, odpowiednich badań, odpowiednich wszystkich rzeczy, co my już w tych trzech nadleciskach zrobiliśmy i praktycznie chcę wykończyć. Oprócz tego no, zrobiliśmy tak dużą rzecz, proszę powiem, że może nas to nie interesuje, na leśnicy drygawy. To już jest zakończone, zrobione i w tej chwili jako lasy państwowe możemy już, jak to mówią, też pozyskiwać tam świetle. Bo to tutaj, który z panów słów powiedział, jest jedna rzecz. Dzisiaj, to co powiedziałem na samym tej początku, robocisza poszła w górę, żwir poszedł w górę. My na niektóre prace w nadleśnicach, nawet na te prace leśne, to po 4-5 etapów byliśmy, czyli nie ma ludzi chętnych do pracy. Jeżeli chcieliśmy remontować czy budować jakieś nadleśnictwo, to było 5 etapów i dalej nie rozstrzygnięte. Bo firmy żądają 2 razy tyle środków finansowych. Czyli jak mówimy, wiemy, że i na drogi idzie w górę ta właśnie cena. I dlatego chcemy mieć własne kopaliny. Jak mając własne kopaliny, a nadleśnictwo jakieś może oszczędzić, bo niekoniecznie może raczej jak tam w roku, jak tylko grunt będzie w którymś roku suszy, no to można pielęgnować te środki obrotowe, tak jak myśmy ja dałem radę załatwić dla Strzępokola, ten 1,5 miliona, możemy nie zrobić jakąś drugą drogę, prawda? Tylko, że ja mówię ze środków i własnych, prawda? No, i to zrobiliśmy i to jest dobra rzecz. Ale to co im mówimy, no dzisiaj my nie wiemy. Las jest taki, że dzisiaj no, to potrzeba wiele rzeczy, prawda? Że jak mówimy w Puszczy jednej, czy w Puszczy drugiej, czy w Morzu Polskiej, za dużo nakładów scentralizowanych, żeby tam po czasie uporządkować te laski, bezpieczeństwo dla zabytki, prawda? No i trzeba, no taka jest rzecz i dlatego powiem, że jako dyrekcja widzimy to potrzebę i jako lasy nie są to potrzebne. Ba, powiem teraz przewrotnie, była kontrola Najwyższej Izby Kontroli i zarzuciła zarówno Białymstoku, jak i w Olsztynie, żebyśmy nie powinni się zajmować o tą sprawę. My powinniśmy działać na podstawie na gospodarce leśnej. A wszystkie drogi, czy edukacje, szkoła, to dostanie na odpowiedni ministrów. To są cytaty z tego nimi. No popatrzcie, jak to jest. Kiedy chcesz pomóc, a z drugiej strony, czy jeszcze? To nie to Warszawy, jak dzisiaj nie ma do pracy. Więc pan dyrektor tutaj mówił o tym temat, ale no, oczywiście chodzi o to, żeby wszystko było zgodne ze sztuką, żeby działać na zasadzie legalizmu, zgodnie na podstawie prawa i zgodnie z prawem. A zatem, żeby ten nasz głos usłyszało również Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa, żeby tam stworzono odpowiednie procedury, z których moglibyśmy stosować tutaj w terenie. Więc myślę, że na razie na tym etapie panu dyrektorowi tak podziękujemy i proszę. Szanowni Państwo, nasze spotkanie dzisiaj ilustrujemy zdjęciami po mojej lewej stronie na prezentacji. Jest kilka fotografii. Tak jest na ten moment, tak było jeszcze kilka dni temu. I to spotkanie zatytułowaliśmy Kryzys na drogach, bo naprawdę możemy mówić o bardzo poważnym kryzysie. Już nie chodzi o to, że jest niewygodnie, że jest dziurawo, że niszczymy samochody, ale już teraz na ten moment często jest zagrożenie zdrowia i życia. Bo nie wyjedzie pogotowie, nie wyjedzie policja. Tak było nawet na terenie naszego powiatu. Ja za to różnictwo ostatnio napisałam. Więc jesteśmy tutaj po to, żeby
pokazać wagę problemu, że tutaj już teraz często może chodzić o ludzkie zdrowie i życie. A jak o bezpieczeństwie i o zdrowiu i życiu, to myślę, że głos oddam przedstawicielom naszych służb mundurowych, panu komendantowi policji jako pierwszemu. Naszej petycji, czy propozycji petycji, że nie ma w tej chwili
żadnej możliwości finansowania z środkami zewnętrznymi remontów dróg szybkowych, dróg nieutwardzonych. Wszystkie drogi, które są w ramach obecnie istniejących programów, dotyczą finansowania utwardzonych odcinków. Czy możemy aplikować w tej chwili na drogi, które będą docelowo utwardzone, będą miały nawierzchnię twardą, będą spełniały wszystkie kryteria techniczne nowego rozporządzenia. I dokładnie są drogami publicznymi. Zostało to ujęte w tej propozycji, ale chciałbym też omówić pewną zmianę, która następuje. Bo mówimy o programach, które są dostępne. Dyrektor Departamentu Brzydmoczkowskiego powiedział nam o Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. I to ten fundusz, który miał prowadzić do tak de facto dróg śródpolnych czy polnych, możliwości zjazdu dla rolników, też w obecnym kształcie wymaga, aby była to droga utwardzona asfaltowa o parametrach technicznych. Wskazane, przepraszam, są dodatkowe punkty, które są wskazane. Chciałbym zobaczyć. Natomiast mamy jeszcze dwa programy, które są dostępne. Jest to program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w dyspozycji pana wojewody. W tym programie mówimy jedynie o drogach publicznych, które docelowo będą drogami utwardzonymi o takiej nawierzchni. Jeżeli chodzi z kolei o program rozwoju obszarów wiejskich, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale mamy nowy dokument, który został opublikowany 22 lutego 2018 roku, a właściwie, przepraszam, 9 marca opublikowany. Nowe rozporządzenie, które dotyczy naszego województwa. Tam się zmieniają nowe kryteria. Dość korzystne, jeżeli chodzi o nasze województwo. To przytoczę państwu punkty, które dotyczą bezpośrednio naboru wniosków w ramach tej puli, która pozostała do dyspozycji samorządu w naszym województwie. Jak usłyszeliśmy, jest to kwota około 30 milionów złotych. Będzie ona ogłoszona jeszcze w tym roku. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkową punktację uzyskamy, jeżeli operacja będzie realizowana na obszarze gminnym w powiecie, w której długość dróg gminnych i powiatowych po otwartej nawierzchni przekroczeniu na 100 km kwadratowych według danych GUS, dostępnych dla niego rozporządzenia naboru, wynosi nie więcej niż 45 km. Są dodatkowe dwa punkty. Jeżeli powyżej 45, nie więcej niż 61 dodatkowy. Dodatkowym kryterium punktowym w ramach tego naboru w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową za dodatkowe dwa punkty, z nawierzchni gruntowej na wtórkową, z wtórkowej na asfaltową dodatkowe punkty. Są to zmiany oczekiwane przez samorządy, o które samorządy wnioskowały, dają szansę na modernizację tych dróg obecnie gruntowych i w jakiś sposób modernizowane. Oczywiście nie jest to wszystko, bo dotyczy też zmiany kryterium dochodowego. Kryterium dochodowym zostało odjęte subwencje, które wynoszą z tak zwanego jednościkowego. Nie będą brane pod uwagę, więc większa ilość samorządów będą mogła aplikować do środka. Jeżeli chodzi o te planowane zmiany, to jest byłoby wszystko, jeżeli chodzi o drugie uchwały. Oczywiście dysponujemy tą prezentację, możemy ją przesłać dla wszystkich zainteresowanych samorządów i ewentualnie chciałbym zaprezentować, czy możliwości wyglądają w innych województwach. Właśnie państwo w toku tej dyskusji na temat naszego projektu przesyłaliście do Urzędu Miejskiego w Pieniężu do pana burmistrza informacje o możliwościach finansowych, jak wyglądają w innych samorządach. Jedno z ciekawostek, którą otrzymaliśmy, której przyznamy do tej pory nie wiedzieliśmy, było możliwość finansowania w 100% nakładów na drogi przez województwo mazowieckie, które przeznaczyło dodatkowe 100 milionów złotych dla swoich powiatów i gmin na modernizację tego szybko. Był to projekt w 100% finansowany przez samorząd. Dobry przykład. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana. Proszę wyjaśnić kwestię przez tego nowego programu, który pan premier ogłosił. Czy będą mogły skorzystać gminy, które już skorzystały z programu, który wojewoda zatwierdził na ten rok i jesteśmy na listę? Zgodnie z wytycznym nie ma możliwości, abyśmy aplikowali pod gminy. Panie burmistrzu, odpowiadając na to pytanie, chciałbym informować, że również w ramach tego nowego programu państwo możecie dodatkowo aplikować, mimo że złożyliście wnioski z poprzedniego programu. To akurat
Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania, to jest do 80% dla gmin o, nazwijmy to, najuboższych, a do 60% dla tych, które gmin pozostały. Panie Mistrzu, czy można? Tak, płynnie przeszliśmy do następnego punktu dzisiejszego spotkania. Zaczniemy taką dyskusję, swobodną dyskusję, wymiana pomysłów, burza mózgu. Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, bardzo proszę o podniesienie ręki, podamy mikrofon. Tak, i bardzo proszę Panią zabrać głos. Proszę Marszewska, Świta i gminy Kurowej Ławeckiej. Ja bym chciała mówić, że trzyma się nad treścią nowego rozporządzenia, o którym mówił Pan Inspektor. To jest to nowe rozporządzenie zmieniające z dnia 9 marca, które wejdzie za kilka dni już w życie i potem będzie właśnie ogłoszony konkurs spraw na nowy projekt. I chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że on jest bardzo dalece niekorzystny dla gmin wiejskich. To jest paradoksalne, bo to jest program rozwoju obszarów wiejskich, tak? Te zmiany, które weszły, to jeszcze nas bardziej pogrążają. Jak ja czekam na ogłoszenie konkursów i mam kilka projektów gotowych, poczytałam wczoraj, myślę, Boże. My się po prostu nie załapujemy z tymi moimi projektami na żadne dofinansowanie, chociaż mamy jeszcze 1,5 miliona w tej puli niewykorzystane z 3 milionów przysługujących na te parę lat. Po pierwsze, dlaczego? A dlatego, że w dalszym ciągu są limitowane wartości inwestycji. Jeśli zostało 1,5 miliona, wartość całej inwestycji z wszystkimi środkami, włącznie własnymi, nie może przekraczać 3 milionów. I to już jest limit, prawda? Czyli trzeba projekty, które są bardziej o większej wartości, w tej chwili pokrawać, tak? Coś tam trzeba wyrzucać, coś trzeba na pewno to kosztem odcinków, które są zaprojektowane, które już mają pozwolenie na budowę. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, te może samorządy, które są, stanowią miasto i gminy razem, są w innej sytuacji niż tylko na przykład te gminy miejskie, które na przykład punktowana jest w tej chwili, weszła nowa punktacja, tak? Ilość podmiotów gospodarczych. Do 200, nie mniej niż 200, tak? To jest jeden punkt. Powyżej 500, dwa punkty. Ja chcę powiedzieć, że u nas na gminie jest 127 podmiotów gospodarczych, czyli punktu zero. Dalej, kolejne punkty, te, które zostały właściwie, to są na przykład sieć światłowodowa, tak? No, przy granicznej gminie to tymi światłowodami nie możemy się pochwalić, że mamy ich akurat tak rozbudowaną sieć, że za to otrzymujemy punkty, tak? Nie otrzymujemy. Te szkoły, które będą miały w przyszłości, to one akurat nie zawsze się pokrywają z tą siecią konieczną do naprawy, tak? Także ja już w poprzednim okresie, poprzednim rozporządzeniu miałam problem z wydatkowaniem środków i ubieganiem się o nie, ponieważ nie wydałam się punktów. Zaproponowałam projektowi Bartoszewskiemu, że wspólnie zrobimy projekt na drogę krajową na terenie gminy, żeby tych pieniędzy nie tracić. Się okazuje, że to też już teraz nic nie da, bo ta punktacja jest w dalszym ciągu tak niekorzystna i niekorzystna przez to właśnie ograniczenia finansowe. Że nawet tego wkładu własnego nie możemy dołożyć w takiej wartości, jakiej byśmy chcieli. Także proszę Państwa, w przypadku takich gmin jak właśnie gmina Bartoszewskie, gmina Grobo, to Sępopol jest trochę może mniejszą gminą, gdzie tych dróg gruntowych jest na przykład, w naszym przypadku, ponad 700 km tych gruntowych, a publicznych mamy 100 km, około 100 km, to tak naprawdę dofinansowania zewnętrznego nie ma znikąd. Bo ani z programu rządowego, ani z programu rozwoju obszarów wiejskich. Także to jest ta specyfika i to jest to, o czym my mówimy i co oglądamy, tak? I wiem, jak apelowała, że jeśli wnioskujemy już w formie petycji do naszych władz, to właśnie nad takimi zmianami, tak? Które w dalszym ciągu ograniczają w sposób bardzo rygorystyczny możliwość wykorzystania tych środków. A jeszcze mam pytanie do pana dyrektora Krzyżyka. Czy te miliony, o których pan mówił, to są na inwestycje wspólne, czy to są na drogi leśne, w kompleksach leśnych? Tutaj, co ja pierwsze powiedziałem, to są te pieniądze, jak w Kurowie pani mówi, to 4 miliony pan Andrzejczyk w tym roku ma na nakłady na drogi leśne, mówimy. Ale ma dalej, to co mówimy, dalej już mam lekcję odrobioną,
mówiąc, ma też wniosek, leży u dyrektora generalnego lasów, to co mówiłem o tych przedsięwzięciach wspólnych i na drogę leśnictwo Orsy, dojazd pożarowy i tutaj są jako przedsięwzięcia wspólne. Jeszcze ma środki tutaj i ma środki tylko, że to co nam pokazałem na tej kartce, to mówiłem, to leży tam i jak ja mówię, ciekawo czy na to otrzymamy środki finansowe. Dlatego tylko powiedziałem, że są te środki, że wszystkie rzeczy, przebudowa tych dróg poszła wszystko do w dyrekcji generalnej. Tylko, że dyrektor, tak jak pani mówi o tym punktowaniu, ma do punktowania Bory Tucholskie, Puszczę Białowieską, Puszczę Kniżyckie, tak jak mówiąc, no, do punktowania przydzielania środków z Funduszu Leśnego. Może jednak powinny te wnioski tu odeślić spływać do dyrekcji regionalnej, żeby może jakiś przy tej skali jakiś efekt był, chociażby nawet szczątkowy, tak? Że może tą drogą też można coś uzyskać, bo właściwie te inicjatywy wspólne są bardzo nieliczne. Można je w naszym regionie liczyć na palcach jednej ręki dosłownie, tak? Tutaj przy panu, ja jak powiedziałem, że to idzie przez regionalne dyrekcje, tutaj mówiłem, wręcz pokazywałem, że te wszystkie tu nadleśnictwa siedzące, no tak troszkę są na północy i przez wiele lat, no jak to mówiąc, o tych drogach zapomniano i tutaj o tym mówię nawet leśnych i tych gminnych wspólnych, bo nie robiono. No dzisiaj wyobrażają są lepsze drogi, a jak jeszcze widzę ten z tyłu współczynniki dla województwa warmińsko-mazurskiego, że prawie najmniej dano środków, a mamy, nie obrażając nikogo, prawie najgorsze drogi, no to troszeczkę tak to wychodzi, jeżeli mazowiecki, co mówiłem, ma 47 milionów, prawie 10%, a tutaj no mamy jak mamy. Także wszystkie drogi, tutaj muszą być zrobione projekty, to zresztą my już mówiliśmy na naradach wszędzie, tam przez gminę czy przez powiat i jak to idzie do dyrekcji. My to wszystko normalnie, nie ma tematu, że to wszystko nie poszło i nie leży w Warszawie. Jest tylko kwestia, czy nam przyznają te pieniądze, czy nie, no na to wszystkiego, no, ale warto robić, warto się starać, i, bo zawsze coś tam chyba dadzą. No. Ale obiecać się nie możemy, prawda, no, bo taki jest układ. No. Dziękujemy bardzo. O głos prosił pan Stanisław Popiel, burmistrz gminy Leszkowo. Kolega burmistrz mnie wywołał, spotkał dwie minuty. Myślę, że problem jest bardzo poważny, bo tu już nie chodzi o jakość dróg, ale samą drożność tych dróg. Myślę, że wspólnie powinniśmy zawnioskować o opracowanie jakiegoś programu rządowego dotyczącego przywrócenia przejezdności. Równie, no bo te drogi gruntowe nie kwalifikują się. Lasy Państwowe w zasadzie są zainteresowane tylko tymi odcinkami dróg, no, z których też korzystają i co jest naturalne. Budżet wojewody nie bardzo, bo tam są punkty za chodniki, za skrzyżowania, za wiadukty, też nie. Urząd Marszałkowski, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 10 tysięcy rocznie, czyli kropla morzu potrzeb. I może wystąpił jakiś fundusz przywrócenia dróg gruntowych, bo sprawa jest bardzo poważna, wręcz kryzysowa. Dziękuję. Brawo panie burmistrzu. Marek Dominiak, burmistrz Pisztynka. Ja zanim kilka słów na temat tak ważnych, którego nas pan burmistrz Pieniężna zaprosił. Prosiłbym pana dyrektora Lasów Państwowych, żeby miał wpływ na wykonawców odbierających drewno z lasów, bo tak się często składa niestety, że ten odbiór odbywa się wtedy, kiedy ta pogoda jest taka, jaka jest. Są drogi bardzo mokre, zostają kolejne półmetrowe. Wykonawca tych dróg nie naprawia, zostaje to problemem wójta, burmistrza. Proszę państwa, w poprzedniej kadencji samorządowej Rada Powiatu wspólnie z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Powiatu Kałtorzyckiego napisaliśmy, wiedząc jak trudna sytuacja jest dróg właśnie tych lokalnych, tych przede wszystkim gruntowych, to co pani wójt też tutaj mówiła, do pana premiera, wszystkich parlamentarzystów, nie przypominam sobie, żeby był jakiś odczyt. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że premier publicznie wspomniał o województwach B, a nawet C, bo takie było stwierdzenie, że w końcu jest ten czas, żeby środki finansowe, a czytaj PC, czytaj drogi, znalazły się właśnie chociażby na Warmii i Mazurach. W tamtym piśmie żeśmy napisali, że gminy Warmii i Mazur to są głównie gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie. Dużych miast, dużej aglomeracji nie ma za dużo. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, żyją, pracują, to są ich podstawowe drogi w dotarciu do pracy, do miejsca zamieszkania. Sytuacja taka, jaka miała miejsce na gminie Piszczynek też niedawno w miejscowości Sułowo,
gdzie karetka po prostu urządzła i musiał wyciągać ją samochód ciężarowy Straży Pożarnej, pokazuje to, co właśnie gospodarz powiedział, że zaczyna to zagrażać bezpieczeństwu ludzi na terenach wiejskich. Bardzo fajny pomysł zgłosił też mój kolega wójt Andukajtis Fabian, wójt gminy Lidzbark Warmiński, na zgromadzeniu warmińsko-mazurskich gmin. To było w grudniu, gdzie powiedział, żeby była dotacja, nawet nieduże pieniądze. Jeżeli byłby to na przykład 1000 zł do drogi lokalnej, tej szutrowej, gruntowej, to w skali, tu słyszałem 700 km, u mnie 200 km tych dróg gruntowych, są to już jakieś środki na to, żeby w sposób bieżący te drogi utrzymywać. I chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy z tego zebrania, panie przedstawicielu wojewody, wyszli z takim przekonaniem, że ten głos pieniężny będzie słyszany też przez nasz rząd i że w końcu samorządowcy, szczególnie z tych biedniejszych gmin, w końcu dostaną jakieś wsparcie takie systemowe właśnie, nie sporadyczne, nie wynikające z jakichś programów, które mają swoje kryteria, chociażby za bezpieczeństwo, i taka droga w polu nigdy nie będzie wykonana według tych kryteriów chociażby. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że ten głos zostanie przekazany dalej. Tylko króciutko Państwo tutaj dodam, tylko króciutko dodam, kolega przedstawił z Wyszynka, że pisaliście, mówiliście, dodam, myśmy również pisali do ministra infrastruktury, jak i do premiera już rok temu w styczniu, a następczo w marcu. Być może ten program skromny jest odpowiedzią, ale to jest bardzo skromną, daleko odbiegającą od naszych potrzeb. A sytuację nie wchodzimy, my mamy kryzysową, bo nasze wioski są odcięte. Praktycznie mamy około 10 miejscowości na 24 sołectwa, na 32 miejscowości, gdzieś śmiało powiem 20 miejscowości jest z ograniczonym, jeżeli w ogóle bez dostępu do drogi utwardzonej. Dziękuję. Szanowny panie burmistrzu, Fabian Andukajtis, burmistrz warmiński, tu kolega burmistrz już jakby wywołał mnie. Szanowni Państwo, ja nie dalej jak 3 miesiące temu, tak to burmistrz powiedział, złożyłem taki wniosek właśnie odnośnie, żeby dotacje takie były. I tutaj jakby te spotkanie moim zdaniem mija się z celem, tak, bo rozmawiamy o funduszach, dobrze, o programach różnych, które są wprowadzane itd. To wszystko jest bardzo dobrze, szanowni Państwo. Tylko my musimy rozmawiać o tym, co tutaj kolega powiedział. Musimy mieć środki na to, żeby dzisiaj była ta przejezdność, to co Pan mówi, Pan Burmistrz, tak? Ja tylko chciałbym tutaj do Pana Dyrektora Laszek Państwowie trzy słowa. Pan Dyrektor mówi, że chcecie otworzyć wirownię w 3 miejscach w naszym województwie. W 4 miejscach. Panie Dyrektorze, ja jestem drogowcem około 15 lat. Was zje transport. Was zje transport. Szanowni Państwo, wnioskujcie o to, żeby w każdym nadleśnictwie nadleśniczy mógł dysponować własnymi złożami z koszyny. Mało tego, Szanowni Państwo, tutaj to przedstawiciele wojewody. Wnioskujmy do Skarbu Państwa, do marszałka, do premiera, abyśmy my jako gminy mogli również z własnych zasobów korzystać. Dzisiaj tego nie możemy robić, Szanowni Państwo. Dzisiaj ja jako wójt muszę się tłumaczyć tutaj wszyscy, prawie to wszyscy. Musimy się tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie robimy dróg. My bierzemy gruzy, organizujemy sobie, jakąś tam frezowinę z dróg innych, tak, z wojewódzkich. Współpraca jest bardzo dobra, tak? Natomiast, szanowni Państwo, my robimy ze złego dobre. Natomiast chciałbym, bo są pieniądze do wzięcia. Tu panowie pewnie z generalnej dyrekcji się na mnie obrażą, ale ja wiem, co mówię, szanowni Państwo. To, co powiedziałem, że kilkanaście lat jestem drogowcem, teraz jestem wójtem. Na drogach krajowych, głównych przyspieszonych, z dobrego robimy bardzo dobre. Ale ja się pytam, po co? No po co robimy z dobrego bardzo dobre, kiedy ze złego zróbmy dobre tylko. My chcemy dobre, nie chcemy bardzo dobre. My chcemy, żebyśmy mieli dostęp do Kruszywa, do Żywiru, z własnych potrzeb. Panie Dyrektorze, z całym szacunkiem do Pana osoby i to, co robicie, jest słuszne, ale wnioskujcie o to. Ja jestem przedstawicielem samorządowców i o to Was prosimy. Dajcie szansę dla wszystkich nadleśni, żeby złoże, które mają, mogli korzystać.
współpraca między Nadleśnictwem Wichrowym a naszą gminą, ja powiem, jest wspaniała. I tutaj naprawdę my rozmawialiśmy o tych tematach niedawno, jak w poniedziałek. Ustaliliśmy pewne kwestie i chociażby są w Kochanówce złoża w Nadleśnictwie Wichrowo i można to brać. Tak samo w innych gminach, czy to w Kiwitach, czy to w Górowie, czy to w Litwarku Warmińskim, mamy takie złoża, ale z nich korzystać po prostu nie możemy. A w związku z tym my posiłkujemy się innymi gruzami i tak dalej, tak? Szanowni Państwo, rozwiązanie systemowe polega na tym, abyśmy, tak jak tu Pani Wójt z Górowa powiedziała, ma 700 km dróg. Nasza gmina ma 650. Dotacje do kilometra. Bo tutaj o programach rozmawiamy, okej. Ja jestem bezpartyjny, szanowni Państwo, chciałbym, żeby był dobrze odebrany. Dziś rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówię tego, żeby komuś zaszkodzić, tak? A przede wszystkim sobie i własnym mieszkańcom. Natomiast składając wniosek, ja być może nie dostanę takich pieniędzy, tak? Bo jestem z innej opcji. Ale ja żadnej opcji nie jestem. Jak będzie rządziła Platforma Obywatelska, nie dostanie, bo jest z innej opcji. I PSL, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ja startowałem w wyborach jako samorządowiec lokalny. Mieszkańcy wybrali po to, żebym działał dla mieszkańców. A w związku z tym chciałbym, żebyśmy dobrze to rozumieli. Do jednego kilometra 2000 zł, 3000 zł. I dostajemy od Państwa, taki wójt Andrukaitis, 500 tysięcy złotych tylko na Kruszynę. I bez względu na partię, tak? Ale my takie pieniądze dostajemy. To dziękuję bardzo. Jak tylko pozwolę do kolegi się odnieść, ja myślę, że wszyscy jako samorządowcy działamy jako poniekąd apolityczni, bo przecież my jesteśmy dla ludzi bez względu na to, jaki jest rząd, my musimy pracować. To jest praca, ma być, a nie polityka, bo jeżeli zaczyna się polityka, no to wszystko wraca się, można powiedzieć, w niwę. Czyli tak dla przykładu dodam, ten piękny obiekt, którym mogę się chwalić. Zaczęliśmy budować za poprzedniego rządu, a skończyliśmy pod egidą tego rządu i z jednym i z drugim pracowaliśmy dobrze. Nie zgodzę się też z kolegą tutaj, że to spotkanie gdyby mija się z celem, bo nie. Pokazujemy, że jak poprzedni kolega właśnie Zbyszynka wspomniał, myśmy też pisali i jakiś efekt po głosie tego jest w formie chociażby tej drobnych pieniędzy, drobnego programu, jaki jest. Ale musimy razem mówić wspólnie, silnym głosem, naszym głosem od dołu, po to, żeby ktoś zauważył, żeby u góry też widziano ten problem, że on jest. Co innego, jak tutaj pan dyrektor zasad mówił, Mazowiecki, no tam są piaski. Tam na piasku zupełnie inaczej drogi się zachowują i inaczej to jest. U nas jest gmina. Mamy dużo gruntów, ale mało nośnych. I to są problemy. Na razie dziękuję. Panie starosto, proszę, wiem, że kolega Józef też. Ale pani starosta. Ja pan starosta. Leszek Dziob, starosta Grajewski. Szanowni Państwo, ja sobie wypisałem od 12 roku, ile pieniędzy było na program rozwoju dróg lokalnych, czyli tak zwane popularnie schetynówki. 12 rok 12 milionów około, 13 30 milionów, 14 ponad 40 milionów, 15 prawie 60, a potem 47 700. Także te 30 milionów to jest krok we właściwą stronę wreszcie. Ale ani ze schetynówek, ani z tego nowego programu nie zrobimy dróg gruntowych. Natomiast sporo twarzy tutaj, jak się rozglądałem po sali, spotykałem na sztabie kryzysowym, tym przeciwpowodziowym u pana wojewody. Myśmy mieli olbrzymie opady deszczu. Wszędzie mamy wodę. Wszystkie nasze drogi gruntowe poleciały. Mamy stan klęski. W tej chwili to jest stan klęski. To nie jest tak, że teraz sobie czy powiaty, czy samorządy z tym poradzą. I nóż mi się otworzył w kieszeni, szczerze powiedziawszy, jak się dowiedziałem o tym płacie na granicy za 200 kilkadziesiąt milionów, bo on ma być budowany z pieniędzy przeciwpowodziowych. I z pieniędzy, z których miało pokrywać straty poroczne.
to ja nie mam, dobrze, jest na ASF, że trzeba się bronić, tylko akurat może nie tymi pieniędzmi. Musimy domagać się takiej możliwości sfinansowania tego, co się dzieje, naprawy tych dróg, żeby do ludzi można było dojechać i żeby ludzie mogli dojechać. Nie może być tak, że nie może dojechać karetka, straż pożarna czy policja. A w tej chwili tak mamy. Wobec tego potrzebujemy naprawdę ekstra programu dotyczącego stricte dróg gruntowych. Ja mam straty na 3 miliony na drogach gruntowych. Najpilniejsze moje potrzeby to jest 800 tysięcy na już. Zakładając, żebym wjechał bo ciężki sprzęt do naprawy teraz nie wiecie. Nie mam takich pieniędzy w tej chwili w budżecie. To są pieniądze klęskowe de facto. Dziękuję. Szanowni Państwo, co prawda tak jak tutaj jesteśmy sami praktycznie samorządowcy, trochę ludzi z lasu, tak, czy zarządzający lasem, także mówimy praktycznie trochę sami do siebie. Natomiast ja bym chciał poprosić, mnie zbogresowała bardzo wypowiedź pana dyrektora generalnej dyrekcji lasu, pan z Olsztyna. Co prawda ja jestem Józef Karpiński, gmina Rym, miasto gmina Rym, czyli zarząd dróg i zarząd lasów państwowego skoku. Ale to może na koniec powiem. Proszę Państwa, ustawodawca nie bez kozery podzielił drogi gminne na dwie kategorie. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. I tak naprawdę te drogi wewnętrzne powinniśmy pozamykać. One powinni pełnić funkcję na koszt tego, kto z nich korzysta. Ponieważ rolnicy to są nasi ludzie, nasi mieszkańcy. Lasy państwowe, choćby na terenie gminy Rym, to 40% powierzchni. Ile masy się wycina w ostatnich 2 latach z lasów, to panowie lasów państwowych wiedzą. Idzie już taka ciemista, że szkoda na to patrzeć, ale nikt nie pyta. Czy można to składać na pasach dróg gminnych? Nikt nie pyta. To jest stan. Kładziemy, bo co? Na swoich nie będziemy kłaść, bo wiedzie ciężki spad, rozwoju nasze zrobione drogi. Bo wy swoje drogi, lasy państwa nie zamknęliśmy. Normalny obywatel gminy nie wiedzie, tam bo jest szlata. Chyba to nie taka polityka powinna być. Przecież lasy to nie są nasze, są wszystkich. A wyście zawłaszczyli lasy i uważacie, że te pieniądze pozyskane to są wasze. Pan dyrektor dyskrywa, że są tak biedni. Bogaty zawsze mówi, że jest biedny. To nie samorządy budują pałace. To nie samorządy budują pałace. Proszę zobaczyć. Nadleśnictwo Giżycko, jaki pałac powstał? Chodki, tak, w tankach, jaki pałac do pałac. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak to zagospodarować? Z pankami, ze stawami? Czy to stać na statek społeczeństwo? Jak ci ludzie mieszkający, którzy się nie mogą wykaraskać z tego płota, nie idą do nadleśniczego, panie nadleśniczy, panie rozjechał drogę, idą do wójta, do burmistrza. Obojętnie, czy to jest droga gmina, czy powiatowa, to i tak do wójta, do burmistrza, bo jest najbliżej nich. I tak jak koledzy mówili, koleżanki, ten problem trzeba systemowo rozwiązać. To nie jest mój problem, nie problem starostwa, to jest problem państwa. I problem lasów państwowych, bo uważamy, któregoś dnia my chcemy współpracować ze wszystkimi, ale powiemy, powiem bratowiku, zabijcie te drogi, napiszcie 8 ton i koniec. Gdzie złożycie drewno? Mówicie, to nie my, to przedsiębiorcy. Tak, to są przedsiębiorcy, ale wy nimi sterujecie. Wy nie mówicie, zbóżcie u nas, na naszych placach, tylko składajcie gdzie chcecie. Oni składają tam, gdzie potem ciężki. Tyr dojedzie, bo ten tyr jeszcze blokuje tą drogę za pół dnia, gdzie mieszkańcy też nie mogą dojechać. I to jest problem społeczny. I tu musimy właśnie razem pracować. Nie, że lasy to oddzielnie. Lasy są dla ludzi. I to, co w lasach urosło, i te pieniądze z tego się dyskuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
pan mówisz o mnie tutaj. Szanowni Państwo, ja chciałbym najpierw odnieść się do wypowiedzi pana burmistrza. Panie burmistrzu, mam przed sobą listę wniosków zakwalifikowanych na ten rok, podpisanych przez pana wojewodę, dotyczące programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Jak pan sam doskonale zobaczy sobie na wykaz tych wniosków, są one apolityczne, więc nie chciałbym, żeby się dzisiejsze spotkanie jakby zwróciło się do wariantu politycznego. To po pierwsze. Po drugie, trafna uwaga, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania fałszywa, ja sobie szczętnie zanotowałem. Jeżeli chodzi o pana starostę, panie starosto, w tej chwili wiemy, jeszcze ta sytuacja odnośnie płotu nie jest przesądzona, że to będzie ze środków stanu klęski żywiołowej. Wiem, że są rozmowy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa, więc tu bym był ostrożny. Dzień dobry Państwu. Ja już powiem z Tadeusza i Stanisława, żeby Stanisława się kierował również odnędzę. Jadąc na każde spotkanie staram się być przygotowany, tak jak rozmawiałem z Kazimierzem, jadąc na to spotkanie, zapraszam mnie na to dzisiejsze wydarzenie. Uważam, że jest to wydarzenie dróg gruntowych w mojej gminie, jest 100 km, ucieszyłem się z tego spotkania bardzo. Ale jak pan przedstawiciel wojewody mówi o braku polityki, to ja zadam panu takie pytanie. Ile powiatów warskich w tym roku dostał ze schetną, taką przepraszam, z pierwszego do wyruchanych dróg na kilka wniosków, które złożyliśmy. To takie pierwsze pytanie. Drugie pytanie i taka prośba do pana, żeby jadąc tutaj na takie spotkanie właśnie do domu, żeby był pan przygotowany, bo tak jak powiedziałem, jadąc do ludzi zawsze jesteśmy przygotowani. I wtedy, kiedy mówimy o drogach gruntowych, bo zapewne burmistrz Pieniężna o tym także mówił w rozmowie, czy to telefonicznej, czy osobistej, uważam, że właśnie dzisiaj pan nie powinien mówić o nowym programie, który został tutaj wspomniany przez pana starostę Broniewskiego, powiedziane, jak to było i jak to jest. Natomiast w tej chwili pan mówi o czymś, nie mając pojęcia o tym, co mówi pana minister. A ja panu przytoczę dzisiaj z Polska Agencja Prasowa. Z dzisiaj, z 2 godziny temu, pan Joachim Gruziński napisał, najważniejsze jest teraz racjonalne wydanie tych pieniędzy i żeby ich beneficjentem były te samorządy, które na takie wsparcie do tej pory nie mogły liczyć. Czy to są wszyscy, czy tylko wybrani? Ja chciałbym serdecznie podziękować z tego miejsca, bo gmina Odmyta wykorzystała znakomicie program rozwoju obszarów wiejskich, regionalny program operacyjny ówczesnemu marszałkowi Jackowi Protasowi i obecnemu marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi. Wyrwaliśmy te pieniądze. My bardzo chcemy dzisiaj, żeby rząd zajął się programem gruntowym i żeby pan dzisiaj, przyjeżdżając na takie spotkanie, był przygotowany. Jeszcze jeden. Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, nie wiem, czy państwo wiecie, bo także pan komendant policji mówił o tym, że przecież nie możecie dojechać. Ja tylko powiem tyle. Też panu przedstawicielowi do rozwagi. Niech pan także zgłasza swojemu rządowi informacje i pytania zadaje, dlaczego zostały zabrane pieniądze dla samorządów, które chciały i chcą dalej składać wnioski na dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów na Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Burmistrzu, odnosząc się do pana wypowiedzi, w żaden sposób ja nie chciałbym, żeby dzisiaj to spotkanie miało charakter jakikolwiek polityczny, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana ministra Brudzińskiego, to tutaj ten program, o którym wspomniałem dzisiaj, jest skierowany właśnie do tych najuboższych gmin. Przede wszystkim to jest takie docenienie tych najuboższych gmin, które w chwili składania różnych wniosków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej nie są w stanie zapewnić wkładu własnego, więc ten program jest właśnie do tych gmin w szczególności dedykowany. Jeżeli chodzi o drogi, o nieutwardzonej nawierzchni, doskonale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w województwie jest krytyczna. Jeżeli Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego stale monitoruje i jest w bezpośrednim kontakcie ze wszystkimi gminami.
Tak, tak, panie burmistrz. Jest, dzisiaj rozmawiałem z panem dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i wiem, że państwo są w stałym kontakcie z nimi. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze, panie burmistrzu. Nikt z nami się nie kontaktuje, nie wiem, czy polecę to potwierdzą, czy nie, czy się boją, czy nie boją. To po pierwsze, 60% mojego budżetu z gminy Orchotar wydaliśmy sami, żeby właśnie policja i karetki mogły dojeżdżać do ludzi. 60% tego, co zaplanowaliśmy na cały 2018 rok, jest to już dwa razy więcej niż w całym 2016 i 2017. To prawda, że każdy, że mogę chwilę, powiedzmy, czy to urząd marszałkowski, policja, straż, zawsze no, widzą w samorządzie tych czy partnerów, którzy wspierają, czy to zakup samochodu, czy inne działania i tak dalej. My mamy swoje też zadania. Owszem, partycypujemy, bo to jest bezpieczeństwo. To są nośne hasła, bo co, burmistrz na o bezpieczeństwo ludzi nie chce dbać. To jest, no ostatnimi siłami, resztkami sił, bo wiem, że jeżeli się budynek zapali, no to jest problem, który też będę musiał w jakiś sposób dźwigać. Niemniej chciałem wrócić, bo naprawdę, jak na początku zaznaczyłem, nie chciałem tu polityki, bo polityka niczemu nie służy. My mamy szukać nikogo, nie chcę nikogo oskarżać, obwiniać. Bo nie o to chodzi, bo jeżeli zaczniemy się obwiniać nawzajem, to z tego nic dobrego nie wyjdzie. A chciałbym, żebyśmy wyszli z konstruktywnymi wnioskami, typu powiedzmy, no, petycja uwagi do niej. Jest problem też żwirowni, z których nie możemy korzystać. Czasami idziemy dosłownie po bani, bo widzimy potrzebę, bo nie mamy środków, skąd ją wziąć. Od razu wiem, że z tyłu prokurator myśli. Taka prawda jest. Miałem postępowanie założone za rzekome, powiedzmy, korzystanie z swoich wyrobów. Wiemy wszyscy, o to się ocieramy. Gminna działka, powiedzmy, na gminne cele nie mogę tego wziąć. Zresztą lasy podobnie mają. Taki wniosek jak najbardziej w petycji nie będzie. Czy źródła finansowania? Ja myślę, że rząd powinien, jeżeli tak będziemy mówili takim głosem, to rząd powinien zastanawiać się, na co dać. On jest, póki jest, on rządzi, on decyduje, czy na siatkę dać, czy na te sprawy, niech wybiera, prawda? Ale to no on ma, że nie wybuduje siatkę, bo BSF też jest ważny, ale niech na to na pewno nie da. Ale, a zatem nie chciałbym tutaj jakikolwiek, jeszcze raz mówię, polityki, bo z tego nic dobrego nie wychodzi. Jeżeli nawiążę do programu krótko, który ukazał się 19 marca, który mamy dzisiaj aktualnie przed sobą. Tam jest mowa o 500 milionach. Ja to w taki prosty sposób dzielę, bo no, to Bóg wie, jak bardzo duże pieniądze. Nie, to jest, uważam, kropla w morzu. Dlatego proszę sobie w prosty sposób podzielić na liczbę powiatów w Polsce. Z liczby powiatów na liczbę, raz na liczbę województw, później na liczbę powiatów wojewódzkich, mniej więcej 20. W każdym powiecie plus minus 5-7 jednostek, to wychodzi nam dzieląc średnio, dzieląc w ten sposób na jakieś 200-300 tysięcy na jedną gminę. Prawda? A kilometr budowy drogi kosztuje od podstaw 1 000 000 zł. I teraz nie możemy żadnego programu, to jest ważne, uwarunkowania również są, bo wspomniane było o drogach publicznych, czy drogach, która nie ma kategorii drogi publicznej. To jest też ważne, jeżeli mamy budować drogę z programu, czy do programu rozwoju obszarów wiejskich. Mieliśmy przykład budowy drogi przez powiatowej pieniężną do skrzyżowania w Pawiaku, więc długi czas była dywagacja, przepychanka, jak tą drogę zrobić, skoro trzeba byłoby rząd drzew wyciąć. Szczerze, tej szerokości wystarcza, że tego tych drzew nie musiało było wycinać, żeby tą drogę zrobić. Chodzi o parametry drogi. Że jak z programu, z progu, no to mają być takie parametry. A przecież nam dzisiaj wszędzie niekoniecznie, żeby te wszystkie parametry spełnić. My możemy drogę węższą zrobić. Kwestia alei, które są. Drzewa 50 lat to jest aleja, koniec szlaku. I możemy wycinać. Z mocy ustawy robi się aleje, bo z mocy ustawy to jest, jeżeli ma powyżej 50 lat. Jesteśmy zblokowani.
Także te tematy, takie problemy chciałbym, żebyśmy tutaj podnosili i rozwijali. Proszę bardzo, pan kolega. Przepraszam. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, ja nazywam się Marcin Ślęzak i reprezentuję gminę Grodno-Elbląskie. To jest południowo-zachodnia część powiatu elbląskiego. Jesteśmy tutaj w zwartej grupie. Panie Burmistrzu, 1 000 000 km drogi. Zapraszam Państwa do gminy Grodno-Elbląskie, gdzie 80% tej gminy leży na torfach, gdzie warstwa nośna jest poniżej 3,5, nawet 4, a nawet 7 metrów. Bez wymiany gruntu, bez panowania nie poradzimy sobie w żaden sposób. Przytoczę Państwu taki fragment historii. Po głosie ustawy o drogach publicznych wprowadzonej w 1985 roku, czyli 86 rok, Narodowa Rada Wojewódzka ówczesnego województwa elbląskiego przekazała gminie Grodno-Elbląskie, oczywiście powiem za siebie, bo ja tę decyzję znam i tam gmina Markusy się pojawiła i gmina wiejska Elbląg, gmina Mielejewo. Proszę Państwa, 89 km kwadratowych ma gmina Grodno-Elbląskie, 167 km dróg publicznych, 88 dróg publicznych przekazano gminie Grodno-Elbląskie. Wszystkie te drogi to są drogi gruntowe, znamienita większość to drogi gruntowe na torfach, bez żadnej możliwości zabezpieczenia takiego właściwego odwodnienia. Dlatego ja bardzo się cieszę na każde słowo i tutaj nasze spotkanie z panem starostą Graniewskim, ponieważ my ten cykl, ciąg przyczynowo-skutkowy z panią wójt Dorotą Wasik, moją serdeczną koleżanką, ja tak w międzysłowiu staram się mówić tutaj w naszym wspólnym imieniu, z uwagi na to, że i gmina Markusy, i gmina Grodno-Elbląskie to gmina Żuławska na torfach bez żadnej możliwości. Nie wpisujemy się, proszę Państwa, w żaden program. Te zdjęcia, które tutaj są pokazane, może to teraz brzydko zacznie, albo nawet głupio. Cieszę się, że takie sytuacje też występują w innych gminach. Jest to fakt bardzo pocieszający, natomiast druzgocący jest dla mnie. To tak naprawdę myślałem, że to dzisiejsze spotkanie to jest jakby ten wynik tego, co się u mnie właśnie zadziało w zeszłym tygodniu, ponieważ jedna mieszkanka w determinacji, całkowicie się z nią utożsamiam, całkowicie ją rozumiem, napisała taki artykuł, jedno z mediów elbląskich to opublikowało, proszę Państwa, droga wewnętrzna, tak? Co ja musiałem zrobić? Z 88 dróg zszedłem do 44. Proces długi. I teraz już kojarzę ten fakt, o którym mówił pan wójt gminy Elbląg, o tym zamknięciu drogi. Nie zamykałem tej drogi, nie mam takiej możliwości. Ustawa o drogach publicznych nie dopuszcza tego. Możecie Państwo sobie pomyśleć, że jestem akurat teraz przemądrzały, ale mnie, przepraszam za kolokwializm, przeorał w kwietniu, w maju i czerwcu Nikowiec, który do mnie zapukał i powiedział pierwsze słowo, otwieram cytat. Zastanawialiśmy się w NIK-u, w delegaturze olsztyńskiej, jak taka mała gmina o takim budżecie, z taką ilością dróg publicznych sobie radzi. I proszę Państwa, jeżeli widzimy taką drogę, to jest droga publiczna, nie mam nawet możliwości finansowych, żeby takie drogi przywrócić do stanu używalności w trybie ustawy o drogach publicznych. Wyobraźcie sobie Państwo znak ograniczenia prędkości na takiej drodze, na której, która była tutaj sfotografowana i przedstawiona, albo ograniczenia tonażowe. Przecież ja muszę robić zmianę organizacji ruchu, tak? To musi mi zatwierdzić policja. W żaden sposób nie mogę ustawić odpowiednich znaków. Jeżeli wyłączyłem je z użytkowania, czyli poszedłem w trybie ustawy o drogach publicznych, nie mogę teraz tym bardziej postawić znaków, bo nie kwalifikuję się do zmiany organizacji ruchu. Jestem skazany po prostu na taki niebyt. Przepraszam za to wyrażenie, może to brzydko brzmi z ust wójta, ale tak po prostu jest. Ja sobie z tym problemem nie radzę i dlatego oprócz tego, co mówił pan starosta Braniewski o tym, że potrzebujemy programu dla przejezdności, ja niestety tutaj panie wojewodo, bo tutaj przede wszystkim słowo kieruję do rządu, czyli chcąc, nie chcąc, panie burmistrzu, musimy się oprzeć o tą politykę, ale ja mówię teraz o tej polityce wielkoformatowej, która na szczeblach legislacyjnych musi dać nam dobre narzędzia. Z uwagi na fakt, że ja niestety dla swojej gminy w nowym, znowelizowanym prawie wodnym nie znajduję żadnego narzędzia, które pomoże mi przetrwać. Teraz mówię o tej gospodarce melioracyjnej, właściwej i o tych konfliktach, które tutaj ukłon w kierunku rolników pojawiają się u mnie. Mam niebywałe
sukcesywny konflikt pomiędzy rolnikami uprawowymi a rolnikami hodowlanymi. Każdy chce mieć wodę, a mój nie chce jej mieć. To jest ta niefrasobliwa gospodarka melioracyjna. I proszę Państwa, jeżeli ja niewłaściwą gospodarkę melioracyjną będę prowadził, a nie mam takich możliwości, narzędzi, żeby wejść w pole i rolnikowi zakazać cokolwiek, tak? Bo rowy szczegółowe są w jego kompetencjach. To w tym momencie odwodniony torf, proszę Państwa, w żaden sposób nie przyjmie tej wody z powrotem i nie będzie stanowił tak właściwie warstwy podbudowy dla drogi, jak stanowił 10-15 lat temu. I u mnie nie ma przeprofilowania wzdłużnego, poprzecznego dróg, tylko są pofałdowania, bardzo mocne pofałdowania, to się widzi na drogach brukowych, na drogach asfaltowych. No o drogach gruntowych już nie będę niestety mówił. Brakuje wieloformatowych, Pani Wojewodo, narzędzi w postaci i dobrego, właściwego, adekwatnego do danych uwarunkowań przede wszystkim żuławskich gmin, tych torfowych gmin. Prawa wodnego, takie, żebyśmy my mieli narzędzia. Oczywiście ustawa o drogach publicznych, która powinna weryfikować to w sposób zupełnie inny, jak teraz to się dzieje. I oczywiście tutaj ten aspekt, apeluję o to, jakikolwiek aspekt uwarunkowań prawnych dotyczący właśnie przejezdności, a drogach gruntowych, które są wyłączone, bo są drogami wewnętrznymi. Ja takich dróg mam przeogromną ilość kilometrów. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że dojedziecie. To, zatem zapraszam być może w kwietniu, w maju albo w czerwcu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza. Bardzo dziękuję. Postaram się króciutko dwa słowa powiedzieć. Ja przyjechałem dzisiaj tutaj z takim nastawieniem i myślałem, że temu spotkaniu będzie towarzyszył głównie cel rozmowy o drogach gruntowych, a tak naprawdę bazą do dzisiejszej dyskusji jest program rządowy i zadaję pytanie, na które mam nadzieję na koniec Państwa się odpowiedzi, bo ja nie jestem przekonany z tego, ja przeczytałem sobie to przed chwilą i strona 13, akapit drugi wyłącza te gminy, które otrzymały już, są na liście rankingowej wojewody na 18 rok. Wyłącza ten program, już nie możemy aplikować o środki z tego funduszu. A więc wypowiedź pana ministra, którą przed chwilą zacytowano, ona, jak pan minister, mam wrażenie, że nie do końca zna cele tego programu, mówiąc to, co zostało dzisiaj przed chwilą zacytowane. Ja tylko chcę koleżankom i kolegom samorządowcom powiedzieć, co ja u siebie w gminie zrobiłem. Te obrazki, które były tutaj pokazywane, ja bym powiedział, że one są obrazkami z naszych gmin, tak? Bo to nie jest jednej gminy obrazki. Te obrazki obrazują to, co jest w naszych gminach. I dzisiaj popieram głos pana burmistrza Zbarka Warmińskiego. To bardzo trafnie, przeciwnie, i syntetycznie powiedział to, co nas najbardziej boli. I proszę, żebyście panowie od tego stolika nie mówili o tym, że to spotkanie jest polityczne, bo za chwilę nam mówicie, że ono jest polityczne, bo my tutaj żaden z nas absolutnie tego nie podnosi. My dzisiaj przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby zwrócić uwagę, że nasze drogi gruntowe są po prostu w tak złym stanie, że trzeba ogłosić stan klęski żywiołowej na tych drogach, tak, bo one za chwilę staną się katastrofą dla naszych mieszkańców. W gminie Orzysz, mając wiele budynków powojskowych, które nie są moją własnością, na przykład domówiłem się z dyrektorem Caritas, EUK, z prywatnymi, z księdzem prawosławnym, który ma tego typu budynki i jest tutaj ze mną inspektor od dróg, od wtorku wyburzamy te wszystkie budynki, wynajmę firmę, której zapłacę 100 tysięcy złotych i uzyskam z tego wyburzenia bardzo porządnego kruszywa o wartości około 450 tysięcy złotych. To jest około 4000 ton dobrego kruszywa. Bo tak jak tutaj koledzy mówią, my nie mamy możliwości, mimo że również mam na terenie gminy znakomitą żwirownię, nie mogę z tej żwirowni korzystać, bo mój ZUK uruchomił proces uzyskania zgody, no niestety leżymy w otulinie tego parku krajobrazowego, co u nas jest i do widzenia. Bardzo cenna też jest uwaga ta, żeby może jeżeli nie w gminach, to może w nadleśnictwach udałoby się łatwiej może po prostu, by chętnie oddam ten swój grunt dla nadleśnictwa, żeby można było tam po prostu urządzić żwirownię dla dobra wspólnego, tak? bo to właśnie o to chodzi. Bardzo mocno popieram też wniosek pana burmistrza Zbarka Warmińskiego. Wójta, przepraszam ciebie. Do wójta, przepraszam. O to. I tutaj
tutaj do pana doradcy, pana wojewody apeluję, bo to jest bardzo mądry i taki, że tak powiem, apolityczny taki wniosek, tak? Spróbujmy zbudować zasadę. W tej sytuacji trudnej przekażmy gminom jakieś pieniądze do kilometra drogi gruntowej. My kupimy, bo ja do tego gruzu, co go zgruzuję, muszę mieć żwir jeszcze, żeby po wierzchu posypać to żwirem i dopiero to utwardzić. My nie mamy w gminach maszyn, które wibrują, tak? Ja to utwardzam wałem zwykłym, ale ten wał nie utwardzi, tak? Jak wał, który potrafi wibrować. To też można by było się z lasami w jakiś sposób domówić za to, że tam po tych naszych drogach jeżdżą. Wy macie trochę więcej pana dyrektora, zresztą tutaj bardzo cenię pana dyrektora, bo to jest jeden z, no ja to był kiedyś mój nadleśniczy, tak? I bardzo zaradny facet, dzięki niemu i starostwo piskie to wzbogaciło się o parę maszyn cennych, które potem wykorzystywało. I to jest, myślę, że jedyny kierunek, jakby taki bardzo merytoryczny wniosek dzisiejszego spotkania, bo te projekty, programy, które dzisiaj dostaliśmy do ręki, one są cenne, kto będzie mógł, to z nich po prostu skorzysta i wielki szacunek dla rządu, że po prostu w tej sytuacji potrafił wysłuchać, ale nie tu jest dzisiaj problem na wsi. Pan minister dobrze to określił w tej notatce prasowej, którą przytoczyliście koledzy, że właśnie małe samorządy, o czym tutaj panie, panowie wójtowie, burmistrzowie mówią. Następnymi takimi programami, które chciałbym też króciutko zasygnalizować, to jest Urząd Marszałkowski. Mówimy tutaj o rządzie i wojewodzie, tak? I może o wydziale kryzysowym, który tutaj powinien trochę pomyśleć, a ja chciałbym powiedzieć, że powiedzieć taką rzecz. Mówimy tu o 50 tysiącach złotych. Wszystkie należy moim zdaniem przeanalizować budżet Sejmiku i wszystkie oszczędności, jakie gdziekolwiek się pojawiają, to zarząd powinien podjąć decyzję o przeznaczeniu właśnie na ten system dróg kryzysowych. I może trzeba zacząć budować drogi o nazwie Wrzesień. To są te bardzo między Brzozami polne drogi, do których nic im się nie da dojechać. I to jest naprawdę, myślę, że rola marszałka, który powinien jakby popatrzeć, na innowacje mamy kupę pieniędzy. No gdzie na Warmii i Mazurach zrobimy jakąś tam innowację, bo ja nic nie mogę sobie tutaj wyobrazić, co tu innowacyjnego można, chyba że będziemy kładli drogi gruntowe, będziemy utwardzali tymi pasami, tymi taśmami. No to może być innowacyjny, tutaj ten wójt w Polsce wymyślił, tak? Jeżeli to była innowacja, to spróbujmy to zrobić. I do pana przedstawiciela, pana wojewody. Melioracja. I nie wiem, czy te wody polskie, jeszcze na razie nie nauczyłem się tego, nie wiem, czy kto tu, to może nam pomóc w tej melioracji. Wszystkie te głosy są i mamy na przykład cieki wodne, rzeczki lub strugi, które są objęte właśnie tymi wodami polskimi, które jednocześnie są rowami zbiorczymi i rolnicy na mojej gminie, bo mam spółkę melioracyjną, która naprawdę dobrze działa, my wszystkie rowy swoje oczyściliśmy, ale woda w nich stoi. Bo nie ma jak, bobry zatkały nam te drogi i nie możemy do jeziora Śniartwy, do jeziora Tyrko odprowadzić wody z kul. I mamy dodatkowe jeziora, które Niemcy kiedyś spuścili, a my teraz je naładniamy tym właśnie, że te rzeki są niesławne. I wodka. To jest jakby poza tymi drogami, ale to też jakaś transmisja i nieczystości i wody do ludzi. Jeżeli nadal utrzymamy parametr 120 odbiorców na kilometr wybudowanej sieci, to na Mazurach już nic nie wybudujemy. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ja tu apel do pan marszałek się w Brukseli. Warto, żeby to nasze struktury, to nasze biuro w Brukseli jakieś pobudzi do tego, żebyśmy wywalczyli, a może problem jest w rządzie, bo ja nie wiem, kto tu ustanowi ten parametr. Jak znam, trochę popracowałem w tym parlamencie, to Polacy naprawdę są wymyśleć różne cuda, których nie wymyśliła Unia Europejska. Boję się, że ten parametr 120 odbiorców na kilometr sieci to jest nasz wymysł. Bardzo mocno popieram wniosek o to, aby stworzyć dotację, która dałaby nam dofinansowanie do kilometra sieci drogi gruntowej, żebyśmy mogli zakupić kruszywo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrzowi, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby mnie zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Mikrofon leży tutaj przy panu burmistrzu. Dziękuję bardzo. Zygmunt Tucholski, zastępca wójta gmina Elbląg. Mam taki apel, prośbę do pana przedstawiciela wojewody.
Chciałbym poruszyć jeszcze jeden aspekt, który tutaj zdaje się nikt nie wspomniał. Chodzi o bardzo ważną rzecz, o kryteria wyboru tych wniosków. Otóż ja sobie pozwoliłem tutaj zabrać oficjalny komunikat ze strony Urzędu Wojewódzkiego, który mówił o tym, kto może być beneficjentem tych środków. I otóż te nasze drogi gruntowe będą oceniane pod aspektem poprawy bezpieczeństwa gminnych i powiatowych poprzez inwestycje bezkolizyjne, rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, chodniki i ścieżki rowerowe. Przy ustalaniu listy rankingowej będą brane pod uwagę liczba zrealizowanych skrzyżowań z drogami wojewódzkimi, krajowymi oraz długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Naprawdę te drogi, o których my tutaj mówimy, one nie krzyżują się drogami krajowymi. Są niektóre, może gdzieś tam dochodzą do dróg wojewódzkich. Czy są potrzebne tutaj ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetna? Myślę, że nie. Bo mówimy o drogach, które są drogami gruntowymi, które nie spełniają jakichkolwiek standardów. Zresztą tutaj koledzy samorządowcy dużo o tym mówili, nie chcę się powtarzać. Tu chodzi o te drogi lokalne, które nie spełniają żadnych kryteriów ujętych w naszych normach. Przede wszystkim chodzi o drogi publiczne. To są drogi wewnętrzne, okrojone, wąskie. Nierzadko mamy takie problemy, że chcemy aplikować do jakiegoś programu. Okazuje się, że dana droga nie spełnia żadnych kryteriów. Żadnych. Bo kryteria są tak ustawione, że gminy wiejskie, a reprezentuje gminę wiejską, nie mają szansy w ogóle nawet złożyć. Od razu po przeczytaniu tych kryteriów wyborów wygląda na to, że nie masz sensu składać takich wniosków. Więc tutaj jest taka prośba i apel, żeby te kryteria były jeszcze zweryfikowane. Bo ja mogę powiedzieć sami, i aplikując ośrodki, na niektórych drogach stawiamy przejścia dla pieszych, a potem przychodzą sołtysi czy mieszkańcy, mówią, a to przejście to dla kogo? No dla, nie dla nas. To są dla punktów. Słusznie tutaj pan dyrektor podpowiada. Po to, żeby dostać punkty, robimy w polu przejście dla pieszych. Mamy takie kwiaty. Na szczęście jeszcze do Telekspresu nie trafiliśmy, ale wszystko przed nami. Więc prośba o to, żeby te kryteria były prostsze. Tutaj pan wójt, kolega z gminy sąsiedniej wspominał o drogach żuławskich, o terenach żuławskich. Ja również reprezentuję gminę, która w zasadzie 2/3 powierzchni gminy jest zagrożona powodzią. I szkoda, że nie ma tutaj pana wojewody, pana Artura Kojeckiego, który na ostatniej powodzi osobiście przemierzał pieszo, kilometry robił w obuwiu takim, że tak powiem, roboczym i adekwatnym do sytuacji. Tutaj pani wójt Dorota Wieleśnik oprowadzała pana wojewodę po tych bezdrożach. I naprawdę, z całym szacunkiem, pan wojewoda naocznie, praktycznie przekonał się, co to znaczy, kiedy nie można dojechać do jakiegoś punktu zagrożonego. Są drogi, które biegną, ktoś powie, oj, tam jeden jakieś tam zabudowanie gospodarcze w polu, albo w ogóle tylko dojazd do pól. Ale dla nas, na przykład dla tych gmin, te drogi stanowią bardzo ważne drogi ewakuacyjne i drogi dojazdu do wałów. Są sytuacje, że czasami nie można dojechać, no i wówczas jest wielkie poruszenie, trzeba prosić wojsko o pomoc, amfibie i jakiś inny sprzęt pływający, bo można się dostać do danych punktów zagrożonych tylko od strony wody, bo od strony lądu się nie dojedzie. Nie dlatego, że nie ma tam drogi, tylko dlatego, że droga jest w tak katastrofalnym stanie, że nawet ciężki sprzęt, którym dysponuje Państwowa Straż Pożarna, nie daje rady. Więc tutaj taki apel. A ja powiem, pojętując na wypowiedź, posłużę się takim przykładem. Gmina Elbląg jest przeciętna, że tak powiem, wzdłuż z północy na północ przez drogę krajową nr 7, tak jak będzie w całości droga ekspresowa, i kiedy tam budowano tę drogę, jedna z miejscowości, mieszkańcy tej miejscowości mieli po drugiej stronie drogi swoje ogródki działkowe, różnego rodzaju altanki, te rzeczy. Ta droga krajowa przecięła. Pozbawiła ich tego dostępu. Myśmy mocno walczyli o to, żeby zbudować dla tych mieszkańców jakieś przejście. Pomysł był na tunel. Usłyszeliśmy, że absolutnie jest to wykluczone, ponieważ tu się mogę troszeczkę mylić, to było kilka lat temu, ale to przejście miało kosztować około 600 tysięcy złotych. Nie ma na ten cel pieniędzy. Nie wbudowano. Kilka kilometrów dalej wbudowano przejście dla żab za 400 tysięcy.
I tak to żaba wygrała z człowiekiem. Ja bym chciał, żeby człowiek był na pierwszym miejscu. I jeszcze raz proszę o te prostsze, bardziej przyjazne dla gmin wiejskich kryteria. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Dziękujemy bardzo. Tak, to pani będzie kolejny, dobrze. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, zacni koledzy samorządowcy, Szanowni Państwo obecni podczas dzisiejszego spotkania, żeby tak chociaż odrobinę wzmocnić głos samorządowców powiatu orzeńskiego, kilka słów. Proszę Państwa, oczywiście te drogi gminne, o których dzisiaj mówimy, one zostały nam przekazane siłą woli, myśmy nie mieli na to wpływu. Dzisiaj stajemy przed ogromnym problemem, a mało tego, tworząc różnego rodzaju sobie nadzieje. Czasami wydajemy nawet środki swoje niepotrzebnie, no, które już bezpowrotnie czasami są tracone. Były taki kasus na przykład tych wniosków, weryfikacji, a taka liczba RLM-ów, a taka ilość zdarzeń, a taka ilość podmiotów. Bardzo pięknie, proszę Państwa. Tylko że na przykład gminie, które reprezentuję, spodziewałem się cofki. Spodziewałem się może jakiegoś tam pęknięcia wałów. Nie spodziewałem się nigdy w życiu, że pewnego dnia spadnie 83 litry kwadratowe wody na metr kwadratowy. Pokłosie tego mamy do dnia dzisiejszego, bo kolejne dni, kolejne miesiące sytuacja trwa, jest podobna. To jest ta specyfika żółw. To są te kurzawki takie, te tereny, gdzie każdy wie, że tutaj wiele firm się łamało. Przecież idąc na tą drogę do Kiezmarka w stronę Gdańska i na Ostródzie, to wychodzą niebywałe problemy. I my dzisiaj, mając do czynienia z takim transportem ogromnym, przez rolników, to bardzo dobrze, jak ktoś powiedział, ale jednocześnie szalenie destruktywna siła, niszczenie tren, niszczenie dróg, wywraca się wszystko dookoła. Szanowni Państwo, za mało tych środków jest. Kiedy patrzymy na całą pulę tych środków i proporcja i ten nasze województwo tak no, niedofinansowane przez szereg lat, wydaje się, że zasadna jest prośba o zwiększenie tej puli. Nasze spotkanie, nasze zebranie ma na celu ogromny apel, prośbę do służb pana wojewody, do służb ministerialnych o zwiększenie tej puli. Niech będzie ta szansa. Niech będzie ta szansa, bo dzisiaj my skazani jesteśmy, tak mówimy czasami, na niebie. No cóż, bardzo dziękuję panu burmistrzowi za inicjatywę i tym, którzy się przyczynili. Myślę, że pójdzie rzeczowy, mądry głos do centrali. Nie możemy być wszędzie ciągle, permanentnie na samym końcu. Trzeba w końcu spojrzeć, że tu są ludzie, tu chcemy też żyć, rozwijać się. Od trzech pokoleń tutaj mieszkamy. Mamy prawo i dobrze, że jesteśmy zdeterminowani, jak słyszę głosy kolegów samorządowców właśnie o to, żeby wzmacniać potencjał naszego regionu. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze powiat Elbląski. Dorota Wasik, wójt gminy Małczycy, powiat Elbląski. Szanowni Państwo, ja już tak króciutko, bo sąsiedzi koledzy przedstawili problemy, które dotyczą naszej gminy na terenie powiatu Elbląskiego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że gdy usłyszałam o tym nowym programie, to bardzo się ucieszyłam, dlatego że jesteśmy gminą typowo rolniczą, gminą, która ma w swoich zasobach 80 km dróg gminnych oraz 80 km dróg powiatowych i nie mamy ani kawałka drogi wojewódzkiej. I przez ostatnie 3 lata nawet nie aplikujemy o środki gdzieś wyżej, bo tak słyszę, żebym nawet nie ponosiła kosztów dokumentacji, bo ja nie otrzymam dofinansowania. I przy dochodach własnych budżetu naszej gminy, 3 milionów, które takie mamy na, można powiedzieć, na rozdysponowanie, 2 miliony dokładamy do oświaty, a z reszty łatamy to wszystko, co się da. No i przez te 3 lata nam się faktycznie udało wylać nawet już 5 kilometrów asfaltu, ale to jest tak ogromnym obciążeniem i oglądaniem każdej jednej złotówki. No i gdy usłyszałam, że nagle ten biedny samorząd, a takim no niestety jesteśmy, mamy bardzo dobre gleby, ale jak wiemy, te ostatnie 2 lata nie były łaskawe dla rolników, nie uderzamy w rolników. Przez ostatnie 3 lata nie podnieśliśmy żadnego z podatków, żeby ten rolnik też czuł, że może tu na nas
liczyć, no to mówię, nareszcie jest szansa na nas. Nie składaliśmy i w tym roku mamy zaplanowane wielkie przedsięwzięcie. Mamy do zrobienia kontynuację drogi 5,5 kilometra, ale jak już usłyszeliśmy, wyliczone na 5,5 miliona, podzieliliśmy to na 3 etapy, no i zabezpieczyliśmy w budżecie na ten rok 900 tysięcy i myślę, czytając tutaj, że wpiszemy się, ale jeżeli tutaj, jak już tu kolega Cyprzyk mówi, że znowu będzie kryterium, już nie to, że biedny, bo to tak jak zabrzmiało, może brzmi to tak no mało optymistycznie, ale dla mnie to akurat była taka szansa na to, że te środki nareszcie uda nam się gdzieś pozyskać. No jeżeli znowu będzie to kryterium, że mamy łączyć się gdzieś drogami wojewódzkimi, no to ja nie wiem, jak została stworzona gmina Markusy z dużym obszarem, 180 km i nie mamy kawałka. I ciągle nie mówią nawet nie pisz, nie szukaj i my. No mówię naprawdę oszczędzając bardzo mocno. U nas w gminie wszyscy wiedzą, że my jeżeli w tym roku planujemy na drogę i mamy oświatę, to już niczego generalnie nie zaplanujemy, a wszystkich tych zadań, które musimy realizować, oczywiście wywiązujemy się. Jeszcze tylko chciałam na chwilkę mówić nie o drogach, ale to się na pewno bardzo mocno i ściśle łączy. Właśnie to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, to właśnie w naszej gminie jesienią dwukrotnie nawiedziła nas powódź i natura pokazała, jak może być groźna. Tu bardzo dobrze układała się współpraca i z Urzędem Wojewódzkim, i ze Starostwem Powiatowym. U nas to właśnie zadysponowano i wojsko, i Państwową Straż Pożarną, nasze jednostki ochotnicze straży pożarnej, a mamy ich aż 6, po prostu też wywiązały się z tego, co nas spotkało celująco, ale jak wiemy, po tych naszych powodziach spotykaliśmy się kilkakrotnie, powstał raport, który trafił do odpowiednich ministerstw, co będzie teraz wiosną, bo za chwilę może zdarzyć się podobna sytuacja i my mamy te wały, mamy te rzeki, mamy tego na terenie gminy dużo i okazuje się, że już mamy zgłoszenia i już mamy te powrowe dziury i złożyliśmy już odpowiednie pismo do zarządu Wód Polskich. Otrzymaliśmy dzisiaj, jest tu ze mną pan inspektor, otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź, że w tej chwili nie mają środków, mamy sobie radzić, a jak będzie powódź, to będą wtedy działać. No więc nie wiem, co mam powiedzieć mieszkańcom, bo my cały czas chcemy tego uniknąć i jeżeli trzeba, to my tam na straży jesteśmy dzień i noc, więc ja bym chciała, taki mój apel, żeby pamiętać, że są gminy, które są typowo rolnicze, są gminy, które nie mają kawałka drogi wojewódzkiej, a mają bardzo dużo kilometrów innych dróg i te drogi dziś wyglądają właśnie tak, jak były zaprezentowane na tych zdjęciach. Proszę o nas pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Dudzie. Jeszcze pan starosta Baniewski. Pozwolę sobie zwrócić się do pana doradcy, ale to nie chodzi o polemikę z tym, co pan powiedział. Po prostu ja się opierałem na komunikatach, które przeczytałem. Cieszę się, że ktoś rozsądny tam się zastanowił, że może nie pieniądze przeciwpowodziowe na ten płot. A teraz wracając do naszego tematu. Chciałbym dwie rzeczy poruszyć. Jedna to jest tak naprawdę problem dla rządu i dla parlamentarzystów. Jak jadę do mojej synowej, to tam gdzie mieszkała, to tam jest wioska 7 tysięcy mieszkańców w Wielkopolsce. To są trzy miasta w roku. Mamy mało ludzi, olbrzymi obszar i bardzo długie drogi, które prowadzą do wiosek kilkudziesięcioosobowych. To, co pokazuje się we wzorze na naliczenie nam budżetu i te wagi, które tam są, są kompletnie nieadekwatne do tych terenów. I to też jest jakiś postulat, żeby naprawdę ktoś z rozsądkiem na to popatrzył. I druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, bo ja myślę, że sytuacja do tego dojrzała. Prośba, żeby rozważyć zwołanie sztabu kryzysowego pana wojewody w naszym województwie, związanego ze stanem dróg. To jest naprawdę stan kryzysowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie staroście. Panie starosto, czy ktoś jeszcze?
chciałby zabrać głos. Tam pod arkadami. Nie, patrzę na rolników z naszej gminy, którzy na co dzień mają właśnie takie problemy, żeby wyjechać i żeby zdać mleko. To ja jeszcze raz oddam głos panu burmistrzowi. Poproszę, żeby podsumował dzisiejsze spotkanie. A więc dyskusja dosyć długa. Problemy te same wszędzie, w każdej z naszych jednostek. Niezależnie od tego, czy to jest powiatowa, czy to jest gminna. Oczywiście Żuławy mają swoją specyfikę i o ile u nas, powiedzmy, możemy się zmieścić w tym regionie, jeżeli chodzi o kilometr, nawet nie wychodzi wymiana gruntu, jeżeli chcemy dobrą drogę zrobić, to też rozumiemy. Niedoceniane przez lata meliorację pokazały, co woda, te opady długotrwałe, dwuletnie pokazały, co znaczy zaniedbywanie melioracji czy urządzeń melioracyjnych. Wiemy, jak to się dzieje. Jeżeli chodzi o to, co o stan kryzysowy, który był jesienią, ja myślę, że wiosna teraz to jest przedłużenie tego. To jest jedno. Jesienią nie mogliśmy skorzystać z funduszy kryzysowych, jeżeli chodzi o rząd, dlatego że nie przekroczyliśmy 5% dochodów naszych, jeżeli chodzi o szkody. W tej chwili kolejna taka sytuacja. U siebie miałem 5 przepustów do przebudowy, no powiedzmy łącznie ponad 200 tysięcy złotych. Potrzebuję przebudowy, były rozmyte. W tej chwili drogi zupełnie zniszczone, nieprzyjezdne. Tak jak wczoraj na początku powiedziałem, pan starosta i chyba wszyscy potwierdzamy, to nie jest jak zagrożenie, ale w gminie jest stan klęski. To jest. To mówię publicznie. Mówię po to, żeby też usłyszał wojewoda, bo bezpośrednio rząd wyżej jest. Dlatego prosimy tutaj z pełną determinacją o wsparcie, jeszcze raz w imieniu myślę, że wszystkich, prosimy z pełną determinacją o wsparcie nas w tej trudnej sytuacji. My sobie nie radzimy. Mam odwagę to powiedzieć, a jeżeli ktoś wątpi, to zdjęcia i jedziemy w teren. I tam, o ile czasami mówię, przy wałach, no mógł w butach przejść, o tyle jak u nas gliny ugrzęźnie, to by nawet but może zostawić. Tak jest. Tak jest. Tam kolega wspomniał o mieleniu gruzu i tak dalej. Tak delikatnie nawiasem to jest odpad. Nie? No i skutki pełne, prawda? My musimy znowu się wywiązać dostarczania. To jest kolejny absurd. Kolejny absurd, gdzie taki materiał my mamy oddawać po to, żeby gdzieś tam ktoś go mieli, utylizował i tak dalej. Także wiele tych barier i myślę głupot, można powiedzieć, czasami prawnych, należałoby jak najprędzej usunąć. Po to nasze zebranie dzisiejsze jest, po to, żebyśmy wytykali luki prawne, wytykali niedociągnięcia, a jeszcze jedno, to też myślę postulat, który możemy kierować do rządu. Wiemy, że jeżeli chodzi o parametry dróg, na dzień dzisiejszy minister infrastruktury może odstąpić od warunków technicznych. Jest to procedura kilkumiesięczna co najmniej, jeżeli nie dłuższa. Propozycja moja, aby tę kompetencję, o ile program jest rządowy, do dyspozycji wojewodzie są dane środki, aby wojewoda mógł mieć tą kompetencję odstąpienia od warunków technicznych w danej sytuacji. To nam wiele uprości. Uproszczenie procedur, zmniejszenie wymagań co do dokumentacji. To są ważne tematy. Szanowni Państwo, kończąc, niejako serdecznie wszystkim dziękuję. Postaramy się tą petycję, którą myśmy przygotowali, oczywiście proszę traktować jako projekt i proszę swoje uwagi. My to, co damy, wszystko dzisiaj jest nagrywane, postaramy się to ująć, ale bardzo bym prosił, żeby każdy uwagi swoje przysłał mailowo. To nam ułatwi pracę. Przecież to ktoś musi się opracować jeszcze. Prawda? Kompletną petycję na wszystkie adresy mailowe, jakie będziemy mieli od Państwa, postaramy się przesłać. Kompletną. No i będziemy czekać. Myślę, że to spotkanie pierwsze, to niejako samorzutne, bo myślę, jeszcze raz podkreślam, w imieniu
samorządowców powiatu berenieckiego i architektów, z którymi rozmawialiśmy, z Jadzią, z Józefem, kolega z Węgorzewa, nie ma go dzisiaj, czy z bratem, z panem wójtem z Rychlik. Także to jest pierwsze, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Tak, chwilę. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam nadzieję, że w tym temacie powinniśmy spotykać się na wszyscy samorządowcy. Wtedy myślę, że ten głos nasz będzie lepiej słyszany. Kolega jeszcze chciał jedno zdanie. Do pana doradcy jeszcze uwaga. Z notatki PAP-u wynika, że pan minister mówi o tym, że ten program dedykowany jest głównie gminom i to tym gminom mniej zamożnym. Natomiast z tego programu wynika, że dwa wnioski może złożyć powiat, a jeden wniosek może złożyć gmina. Dobrze by, żeby minister wiedział, do kogo dedykowany ten program, nie do gmin. Tak, także to jest prawdą. Tak jest tutaj zapisane. A więc jeszcze, co mogę na koniec powiedzieć? Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście, że solidaryzujecie się, że solidaryzujecie się razem, bo tylko razem damy radę tą jakąś barierę przebić, zwrócić uwagę na problemy naszych gmin, a my w końcu reprezentujemy naszych mieszkańców. To za każdym z samorządowców stoi 1000, 2, 5, 10 tysięcy ludzi i ten głos musi być słyszany. On nie może nie być słyszany u góry. Wyżej, dalej. Po to przez lata program, Narodowy Program Rozwoju jako priorytet postawił duże aglomeracje. Tam duża aglomeracja, ona ma się rozwijać, a małe będą potrzebiać się niejako i będą podciągane. Okazało się, że została powstała duża, potężna ruch między miastami dużymi aglomeracjami, a takimi jak nasze. Gdzie my idziemy do ludzi, to ludzie mówią nam wprost, nie jesteśmy zapomniani. Czas, żeby ci ludzie również byli dostrzeżeni, żeby nasze wioski nie pustoszały, żeby nasze małe miasteczka nie pustoszały. A każdy człowiek to jest kapitał, każde dziecko to jest kapitał. Starsi nie uciekną, zostają na młodzi tak. A jak młodzi, to rodziny, dzieci i to jest puste. Proszę zobaczyć, ile u nas domów jest. Dlaczego? No, to na przykład w takiej miejscowości odciętej od życia będzie chciał tam mieszkać. Jakiś trafia się, przepraszam, z Gdańska, z Warszawy, z Łodzi, ktoś, kto jakiś tam ucieka, byle dalej ze swego środowiska wybrać się. No i później, tak jak ktoś tam z góry wyjechał, dopiero jak przychodzi zima, jak przychodzą takie sytuacje, mówi, gmina ma, daj nam drogę. Gmina daj wodę. Pan da, prawda? My mamy dać. Tak. No, dobrze, a więc jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Gdyby ktoś chciał skorzystać u nas z obiadu, tu jest niedaleko, dobra kawiarnia, można skorzystać, dobre jedzenie. Gdyby ktoś chciał przy okazji zwiedzić seminarium muzeum seminaryjne w Elbisku, to jest jedyne chyba swego rodzaju muzeum w kraju, muzeum etnograficzne z 70 krajów świata, eksponaty z ojcem lektorem rozmawiałem, jak najbardziej otwarte, jak najbardziej można z tego skorzystać. I jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność, życzę zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego.